kupujesz euforię, potem do połowy strony tak tracisz 50%, do końca minus 100, tak tracisz wszystkie pieniądze. I dziękuję, to jest lekcja. Słuchajcie, to jest zajebiste, to jest pyszne, pijcie to w ogóle, chcicie tego, bez tego życie nie ma sensu. Nie masz ograniczeń. Jeśli nic nie możesz stracić, to możesz zyskać wszystko, nie? Masz 300 milionów pracujących. Tak, u Rafała w laptopie, pod stołem. Jest dobrze? Bardzo jest dobrze, jestem zadowolony. Tak? Masz cały czas te 300 baniek, czy już przepychałeś tam w międzyczasie? Wszystko ładnie. Grubo. Daj zobaczyć. 380? Jak doszedłem do oporu, prawda, na jednej spółce i kupiłem, to nagle się odbiło od kanału, prawda, i poszło w górę. Patrz, się nagrywało cały czas, ale ja wiem. Dobra, klasne, żeby tutaj, wiesz, nie było pedaliady i o poważnych rzeczach. Spotkaliśmy się z dżentelmenami o tym samym imieniu, Rafał Zaorski, Rafał Han, żeby pogadać o tym, co ludzi bardzo rozgrzewa i co bardzo budzi liczne kontrowersje, jak ten temat pojawia się na tapecie, czyli o pieniądzach. Ja bym w ogóle zaczął od tego, żebyśmy sobie spróbowali razem, albo każdy z osobna, powiedzieć, czym dla nas są pieniądze, w ogóle jaką stanowią energię, wartość, jaką rolę w naszym życiu pełnią, bo zdaje się, że każdy z nas ma trochę inne podejście do tego tematu, więc ta rozmowa może być ciekawa. Jak ty definiujesz rolę kasy w swoim życiu, Rafał? Nie chcę przestraszyć niektórych ludzi. Bo jak rozmawiam o pieniądzach, to im się wydaje, że gadam bez sensu i od rzeczy. Akurat materia, którą się zajmuję, to jest materia rynków finansowych, więc i pieniądze służą do życia, ale też są materiałem do inwestycji i patrzę na to jak na przedmioty, czyli jak rolnik na traktor bądź na stopową zaukę, jeśli ktoś jeszcze tego używa, i służą do kreacji kolejnych pieniędzy, ale w bezpośredni sposób, nie tak jak przedsiębiorca, który musi coś zainwestować, wdrożyć jakiś proces i następnie jakimś rachunkiem ekonomicznym na tym zarobić. Więc automatycznie, jeśli traktuję to jako przedmiot, muszę odzwyczaić się od myślenia o pieniądzach w kategoriach stricte takiej wartości życiowej, a tylko to muszą być dla mnie liczby, które reprezentują jakąś wartość giełdową i nic więcej. Prawie jak grze komputerowej. Ale co, pieniądze nie stanowią dla ciebie jakiejś wartości emocjonalnej? Nie czujesz do nich na przykład przywiązania albo lęku o nie, takich emocji, którymi zazwyczaj obdarza się inne osoby, albo czasami przedmioty. No, ktoś może kochać swój samochód, tak jak Rafał swoją T3 na przykład pewnie kocha, albo bardzo lubi przynajmniej. Czy dla ciebie pieniądze są zupełnie wyzute z emocji? Znaczy, nigdy nie, w moim życiu od dzieciństwa nie stanowiły jakiegoś takiego elementu wyróżnienia albo gromadzenia bogactwa, dla samego gromadzenia bogactwa. Jednak uważam, że historycznie też ludzie, którzy posiadali same pieniądze, tylko pieniądze, nie przychodzili do historii, a i tak wszyscy umrzemy, a my, jeśli nie zostawimy czegoś po sobie, to tak naprawdę te pieniądze zamienią się w proch i ich nie będzie, nikt o nas nie będzie pamiętał. A w historii świata ludzi bogatych było mnóstwo, a ludzi, którzy zapisali się w naszej pamięci, to byli wszystkim osoby, które wpłynęły na jakieś życie nasze duchowe, artyści, filozofowie, naukowcy, którzy zmienili nasze życie, a same pieniądze nie zmieniają cudzego życia, a być może zmieniają nasze, ułatwiają nam życie. Czy dla ciebie kasa jest takim budulcem do swojego projektu nieśmiertelności, tak? Chciałbyś zostawić też po sobie hasło "nie wszystek umrę" i kasa jest jak marmur, w którym wykuwasz sobie swój pomnik w pewnym sensie. Taki kult, można powiedzieć, przodków, nie? Może takiej tradycji rzymskiej, że jednak po sobie powinniśmy coś zostawić. Ale też może nie dla całego świata. Chciałbym być inspiracją dla swoich dzieci, moich wnuków, żeby pomyślały, że kiedyś był taki dziadek, który coś tam osiągnął z niczego i z drugiej strony miał swoje zdanie, potrafił je bronić, parę razy upadł, powstał. To jest jakaś inspiracja i to jest wędka, a nie tylko ryba. Pozostawienie po sobie pieniędzy drugiemu pokoleniu czy trzeciemu, jak znamy historię naszych może różnych znajomych i historię różnych bogaczy, nie kończy się zbyt dobrze, nie? A w przypadku dużych pieniędzy jest, myślę, że bardzo duże ryzyko zostawienia i zepsucia tych kolejnych pokoleń. Ale pytanie, co jest ważniejsze, czy sama ryba, czy wędka. Ty się jakoś odnajdujesz w tym, co słyszysz? Tak.
było bardzo głębokie. Aczkolwiek dla mnie pieniądze są bardziej energią, pewną kumulacją energii, którą jestem w stanie zamienić na pewną pracę. Jeżeli zaczęliśmy z tematów naszych zawodowych, pasji zawodowych, tego co nas kręci zawodowo, to dla mnie pieniądze, które fundraizuję, które zbieram, są, ja widzę, wiesz, ten obraz zmiany świata, ten obraz, do którego dążymy, tej energooszczędności, tego sustainability, i do tego potrzebuję określoną sumę pieniędzy, żeby zamienić to na pracę deweloperów, żeby zamienić to na pracę marketingu, wiesz, żeby zamienić to na pracę bizdevu, żeby, wiesz, bizdev poszedł w świat, ewangelizując ludzi, żeby można było tego prądu mniej używać dzięki temu software'owi. Więc jak mówisz, jak definiujemy pieniądze, to pierwszą rzeczą dla mnie to jest pewna energia, którą zamieniam na pracę. Nie? I ta praca ma w efekcie służyć czemu? Co jest jakby twoją ambicją? Bo Rafał zdefiniował, że chciałby po sobie coś zostawić, jakby to jest dla mnie jasne. A ty co byś chciał po sobie zostawić? Planetę. Tak, wiesz, no, kręci mnie to jakby pasja, którą mam i to, co mnie napędza i to, co, wiesz, jakby mnie motywuje cały czas do pracy, jest to mając świadomość tego, gdzie my idziemy od strony energetycznej, gdzie my idziemy od strony paliw kopalnych, gdzie my idziemy, wiesz, od strony odnawialnych źródeł energii. Wiem, że software jest w stanie zmienić, jest w stanie odwrócić losy. I rozmawialiśmy o tym kiedyś, że niekoniecznie będziemy musieli opuszczać tą planetę, jeżeli będziemy w stanie w tym kawałku pewne rzeczy pozmieniać. Tak? I ten software, którym my się zajmujemy, przyczyni się bardzo istotnie do tego, żeby ta planeta ocalała. To bardzo brudnowotnie brzmi, ale tak de facto jest, nie? Taka jest prawda. To nas motywuje. Jak sobie pomyślałem o nas trzech siedzących przy jednym stoliku, to doszedłem do wniosku, teraz poprawcie mnie, jeśli się mylę, że każdy z nas ma trochę inną drogę dochodzenia do pieniędzy i trochę innego stosunku do tego, czym one są. Bo dla mnie na przykład pieniądze były, odkąd pamiętam, sposobem na niezależność. Wychowałem się w domu, który nie był specjalnie zamożny, a myślałem sobie o tym, ile rzeczy można by było w życiu fajnych zrobić, gdyby nas było stać na to po prostu, gdyby było stać nas na, nie wiem, komputer. W końcu ojciec komputer kupił gdzieś tam na giełdzie, na Grzybowskiej, ale moi koledzy mieli więcej wcześniej, więc człowiek dorastający jako dzieciak w jakimś środowisku, w którym się do kogoś porównywał, no też myślał sobie o tym, czego mu brak. I myślałem sobie, że pieniądze są takim sposobem, po pierwsze, na życie w zgodzie z własnymi wyborami, że możesz robić rzeczy, które chcesz, a nie te, które musisz. A po drugie też patrzyłem trochę na mojego ojca, który się męczył jako cywilny pracownik Wojska Polskiego. Nie chciał założyć munduru, bo twierdził, że nikt mu nie będzie wydawał rozkazów. W związku z tym pracował tam jako taki pracownik, powiedziałbym, drugiej kategorii. Nie miał żadnych przywilejów, nie mieliśmy służbowego telefonu, nie mieliśmy służbowego mieszkania itd., itd. Pomyślałem sobie, że pieniądze mogą być takim sposobem na wyrwanie się z getta różnych ograniczeń. No i ja jestem raczej, jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy, typem ciułacza. Pracuję na co dzień, prowadzę programy w telewizji, robię eventy, robię różne rzeczy. Oczywiście tam jakieś swoje ruchy inwestycyjne też wykonuję, maczając paluszki w waszych światach, które są waszymi królestwami. Ale tak jakbym miał siebie określić, to jestem takim rodzajem ciułacza, gościa, który dochodzi do pieniędzy, bo sobie odkłada grosz do grosza i będzie kokosza. W związku z tym te pieniądze mają dla mnie jakąś taką wartość emocjonalną, bo wiem, ile trudu, ile czasu, ile różnych wyrzeczeń kosztowało mi pozbieranie tej kupki. Ty czasami, dają, Rafał... Ci poczucie bezpieczeństwa? Właśnie to jest ciekawe, bo kiedyś wydawało mi się, że będą mi dawać poczucie bezpieczeństwa, że to będzie, że jeśli jak osiągnę pewien zasób, jakiś tam pułap wyobrażony, no to że właściwie już będę się czuł spoko, że będę w tym miejscu, w którym zawsze chciałem być, miejscu, w którym będę mógł dokonywać różnych suwerennych wyborów, nikt nie będzie mi nic musiał kazać. Ale szybko wpadłem w pułapkę tego, że jak to mówił mój profesor na studiach ekonomicznych, potrzeby ludzkie są nieograniczone i jak masz 500 000, to chcesz mieć 1 000 000, jak masz 1 000 000, to chcesz mieć 2 i tak dalej, i tak dalej. Cały czas okazuje się, że nie tu się ukrywa to poczucie bezpieczeństwa, że nie to jest jakby źródłem poczucia bezpieczeństwa. Więc niezależnie ile mam, to tak naprawdę czuję się dokładnie tak samo jak 20 czy 30 lat temu. Wciąż nie do końca pewnie w zmieniającej się rzeczywistości. Ty często używasz, Rafał, takiego sformułowania, które mi się bardzo podoba, bo jest mocne, jak gówno praca, i sam mówisz, że taką trochę gówno pracę wykonujesz, że jakby nie budujesz właściwie żadnego przedsiębiorstwa, żadnego produktu, żadnej takiej realnej wartości, że ty po prostu obracasz kapitałem. Więc ciebie bym zdefiniował jako gościa, który, jak sam o sobie mówi, jest spekulantem, który
który tworzy wartość pieniądza z powietrza trochę. Czy ty byś się zgodził z taką definicją? Ja trochę inaczej patrzę na pieniądze w funkcji tych pieniędzy. To jest jakieś narzędzie. Myślę, że to nie jest narzędzie dla nas, dla ludzi podległych jakiejś władzy, ale zawsze były narzędziem do, może to zbyt grubo zabrzmi, ale też po części zniewolenia. Jakby to, że my nadajemy pieniądze jakąś wartość w obecnym świecie, szczególnie walut fiducjarnych, polega przede wszystkim na gwałcie, na wolności jednostki, bo państwo zmusza nas do tego, żebyśmy w tej właśnie walucie, a nie innej, płacili podatki pod przymusem. No teraz mamy takie czasy, że ten przymus jest, można powiedzieć, pozasiłowy, ale ta presja jest. Więc państwo nas zmusza do tego, żebyśmy musieli płacić podatki od naszych dochodów w walucie, którą sobie wymyśli. W związku z tym ten system dla mnie w obecnym kształcie, kiedy chcemy żyć w świecie różnych wynalazków, ułatwień życia, elity też chcą żyć w takim świecie, różni się od tego świata sprzed 400 lat, że wtedy można było powiedzieć kiemuś, nie chcę też użyć, człowiekowi, który jest analfabetą, masz wykonywać tą pracę tak i tak i tak, bo inaczej dostaniesz pałą, to w przypadku świata nowoczesnego elity chcące żyć w luksusie muszą mieć ludzi inteligentnych, w związku z tym oczytanych, rozumiejących instrukcje obsługi, jak wiele rzeczy naprawić, wiele wynalazków serwisować. Więc mamy taki system, może być pańszczyźniany, tylko mocno ukryty w systemie kredytowo-konsumpcyjnym, bankowym, tak jak teraz. Czyli źródłem zniewolenia jest tak kręcanie spiralnie konsumpcji, tak? Pogoń za pieniądzem, bądź wymuszenie podatkowe w tej walucie. Więc jeśli nawet teraz wykonujemy różnego rodzaju gówno pracę i jest to związane z innowacjami, które nam zmieniły życie i 1% ludzi pracuje w rolnictwie, więc teoretycznie wszyscy powinniśmy chodzić z pełnym brzuchem. I w tym systemie zniewolenia musimy coś robić. Dlatego nazwałem to taką gówno pracą. I dzięki temu system się kręci. Ludzie mają sens życia. Nie dostają wszystkiego za darmo. Nawet ten pomysł z gwarantowanym dochodem powoduje, że za tym gwarantowanym dochodem są wydatki. I te wydatki generują kolejną gówno pracę, bo jednak musi być jakieś uzasadnienie dla tych wydatków. I system się kręci. No może to się nie spodoba wielu osobom, jak mówię, ale muszę na to patrzeć w sposób realny, żeby między innymi przewidywać to, co się dzieje na świecie w jak najlepszym prawdopodobieństwem. I dochodząc do takich wniosków, stałem się skuteczniejszym inwestorem i to mnie trochę przeraża. No tak, ale upraszczając bardzo to co mówisz o sobie i to, co ja myślę o tobie, no to jakby ty tworzysz pieniądze dla samego tworzenia pieniędzy. To jest takie trochę sportowe zagranie. Innowacja sportowa. Tak, a w opozycji do nas, no ja jestem tym, powiedzmy, ciułaczem, też upraszczam, bo nie tylko jakby odkładam, ale też staram się te pieniądze jakoś tam wprawiać w ruch. Ty jesteś gościem, który tworzy czary z mleka, a ty jesteś takim archetypem przedsiębiorcy, który tworzy produkt, zatrudnia ludzi, ma jeszcze takie pozytywistyczne wrażenie, że zmienia świat i tak dalej. No dodam tylko jeszcze, bo właśnie tak jest jakby taka narracja, że robię pieniądze dla samych pieniędzy. Jakby w przypadku przedsiębiorcy muszę stworzyć jakiś produkt, na który będzie popyt, być może będzie potrzebny i wygeneruje nam jakiś dochód. W moim przypadku ja muszę przewidzieć przyszłość, bez względu na konsekwencje, jaka ona będzie i moje upodobania, czy polityczne, czy światopoglądowe. I efektem tej pracy, czy tego wysiłku intelektualnego i dobrego przewidzenia przyszłości i obstawienia też odpowiednich pieniędzy na to, jest dopiero wynik w postaci pieniędzy. Więc to nie jest jakby samo ściganie się o pieniądze, tylko to jest efekt wtórny, dobrze wykonanej pracy analitycznej, i tego całego warsztatu spekulacyjnego. Tylko to jest to pytanie, czemu ona służy, nie? Bo trochę o tym też gadamy, w jaki sposób zmienia to świat. Tak, tylko to jest pewien wysiłek, ja tak to rozumiem, to jest pewien wysiłek intelektualny, który odnajduje pewne, znaczy nie odnajduje, to jest pewien wysiłek intelektualny, który zaprzęga pewne realne środki, nie? To nie jest wysiłek intelektualny, który napiszesz książkę już 10 lat wstecz, ja tak uważałem, że tak było, tak, nie? Tak. Tylko jak de facto robisz, to obstawiasz, tak? Jakby realnie realnie w tym siedzisz, po prostu mówiąc, tak? Jeżeli przewidujesz tę przyszłość, mega to jest w ogóle fajny temat, jeżeli przewidujesz tę przyszłość,
i masz pewne określone wnioski z tych zachowań, jeszcze ten świat jest bardzo złożony, nie? Jakby, więc musisz pociągnąć bardzo wiele punktów, złączyć ze sobą, skorelować. I na to właśnie kładziesz realne pieniądze, o ile pieniądze można nazwać, są realne, nie? Z jakimiś tam pewnymi cyframi, kładziesz te realne pieniądze, to cię odróżnia od każdego innego przewidywacza przyszłości, futurysty, wróżbity, który tak naprawdę przewiduje czasem w przód, a wielu też mamy takich gości, co przewiduje wsteczność. W sensie ujawnia się, że to przewidziało, ale dopiero post factum. W branży finansowej dużo analityków, którzy żyją po prostu tylko i wyłącznie z analizowania tej rzeczywistości, przewidywania przyszłości, ale ich analizy kończą się tym, że może będzie tak, może będzie tak. Inaczej. I po latach mogą wrócić do tej analizy i którąś z tych opcji wygrała i mogą powiedzieć, że okej, udało im się przewidzieć jakąś przyszłość. W przypadku spekulacji to trzeba już obstawić konkretnie i ja uważam zresztą, że ta rzeczywistość, która nas otacza i ten wynik gry giełdowy jest mocno losowy w kategoriach wyniku, ale deterministyczny, jeśli spojrzymy na tą rzeczywistość, która nas otacza. Jeśli byśmy wierzyli tylko i wyłącznie w analizę techniczną, czyli wynik błądzenia losowego kursu i wynik wszystkich tych współczynników, które wpływają na daną cenę, to rzeczywiście moglibyśmy powiedzieć, że jest to takie zachowanie losowe, ale jeśli byśmy spojrzeli na tą rzeczywistość, moglibyśmy w dużej mierze przewidywać, jak ta moneta się obróci. Ma to też uzasadnienie fizyczne i matematyczne, bo coś takiego jak prawdopodobieństwo w matematyce się pojawiło dopiero z fizyką kwantową, a wcześniej było traktowane już 200-300 lat temu jako wartość oczekiwana. No bo fizycy uważali, że świat jest deterministyczny, czyli w pełni przewidywalny, a to, że nie znasz wszystkich danych początkowych układu, świadczy o tym, że na końcu jest statystycznie losowy. Czyli dla fizyka, który patrzy na monetę, którą podrzuca do góry, czy będzie orzeł, czy reszka, on ci powie, że jeśli znasz wszystkie warunki brzegowe tego układu, to ten układ jest przewidywalny. Znowu dla osoby, która podejdzie do tego oceny statystycznej, będzie określony układ losowy i z wartością oczekiwaną. Ja jestem akurat spekulantem, który na tą rzeczywistość, na tą monetę próbuje patrzeć, żeby przewidzieć jej prędkość, dowiedzieć się na temat i momentu pędu, położenia i z jak największym prawdopodobieństwem określić, na którą stronę wypadnie. Ty mówisz, się to zrobić. Mówisz o technice jakby twojej gry. I to jest percepcja na świat. Tak, tak, ale ja bym chciał spróbować wrócić do tej kwestii, co z naszej pracy dla tego świata wynika. Co my właściwie światu sprzedajemy, co my światu dajemy? No ja jak sobie myślę o sobie tym, co robię w mediach chociażby, myślę sobie, jakbym miał to tak uprościć i zdefiniować, że trochę jestem sprzedawcą emocji, a trochę informacji, no bo w programach, które prowadzę, najczęściej sprzedaję emocje, najczęściej pozytywne. Powiedzmy, że jest to jakiś rodzaj rozrywki, oderwania ludzi od rzeczywistości, rozśmieszenia, ich rozbawienia. No jestem takim błaznem na królewskim dworze, to jest jakby mój towar, ja tym handluję. Rafał tworzy oprogramowanie, które ma jakąś konkretną funkcję, która ma konkretne przełożenie potencjalnie na losy świata. Załóżmy, że jest to zmniejszenie tego śladu węglowego, który zostawiamy i tak dalej. Natomiast jaki jest wynik twojej pracy na rzeczywistość, oprócz twojego własnego samopoczucia i poprawienia swoich własnych rekordów? Poza tym się też kryje pytanie o motywację, nie? Była taka debata z Krzysztofem Karoniem, który nas tak powyzywał od złodziei jako spekulantów, ale to było bardzo ważne pytanie, czy spekulacja to jest to kradzież? To jest takie umyślenie. Ja tego nie powiedziałem, żeby nie było. A to nie jest chyba jakby gra o sumie zerowej, nie? W sensie, czy jest? No ktoś musi przegrać, żeby on mógł wygrać. No tak jest? Było odwrotnie. Nie, myślę, że to nie jest. Nie jest gra o sumie zerowej ze względu na to, że cały ten świat finansów pobiera zawsze swoje filtry, jak kasyno. Czy gra w kasynie jest grą o sumie zerowej? Nie, bo kasyno zawsze coś tam z każdego betu obetnie sobie, a im większa ilość prób, tym większe prawdopodobieństwo, że kasyno zgarnie po prostu wszystko. Jedyną rzeczą, którą kasyno się zabezpiecza, to żebyś maksymalnie nie obstawiał takiego betu, którego kasyno nie będzie w stanie przyjąć w tym zakresie jakby prawdopodobieństwa. Nie? Więc patrząc na to, co my robimy, to ja może bym podszedł do tego od najprostszej rzeczy. Piramida Maslowa, tak? I w którym miejscu ta oferta, którą tworzymy naszą pracę, się znajduje. Nie? Nasza, czyli spekulantów, tak? Spekulantów albo też wasza, nie? Okay. Bo
jakby w takim myśleniu XIX-wiecznym, gdzie większość ludzi pracowała w rolnictwie, w rzemiośle, przy produkcji, no to większość ludzi się mieściła w tej piramidzie tych takich podstawowych potrzeb, jak bezpieczeństwo, jedzenie, ubrania. A teraz mi się wydaje, że większość ludzi pracuje w tak zwanej gównopracy. Jeśli wracają do spekulantów, to w takiej swojej masie myślę, że bierzemy na siebie ryzyko i wypłaszczamy ceny na rynku kapitałowym, dostarczamy płynności. To, że po drugiej stronie jest jakiś wariat, który może od ciebie kupić i zaryzykować. I dzięki temu istnieje rynek kapitałowy. Czyli nawet zmawiujecie rynek poniekąd, tak? Tak, tak, ale kiedy mówimy już o takich rzeczach jak akcje, albo myślę, że rynek kapitałowy powstał wszystkim przy rynku towarowym. I tam to miało znaczenie, kiedy rolnik zawierał jakieś kontrakty futures, czyli kontrakty z dostawą, które polegały na tym, że ja wpłacałem mu jakiś zadatek na nasiona, on te nasiona siał, uprawiał rolę, następnie miał plon, a ja za odpowiednią kwotę skupowałem od niego ten plon i miałem gwarancję, że dostarcza ten towar. I stąd między innymi ten rynek towarowy w dawnych czasach przesunął się w rynek taki kapitałowy. I teraz już nie mówimy tylko o rynku towarowym tych najniższych potrzeb, tych żywieniowych, ale też i całej tej naszej, jak to nazywam, gównopracy. Nie? No bo w tych piramidzie Masłowa, no to ja naprawdę chyba jakieś tam na tym czubku dostarczam rzeczy, które są dla ludzi jakieś efemeryczne, jakieś niezbyt jasne i przejrzyste, a porównają do jakiegoś piekarza, nawet software'u, czy nawet twoich emocji, bo zapewniasz komuś czas przy telewizorze, albo dostarczasz jakiejś wiedzy, otwierasz oczy na coś, nie? To stoi, myślę, że na grubszej podstawie tej piramidy, nie? Niż to, co ja gdzieś tam dostarczam. Znaczy, jak ty byś mnie zapytał, co by było dość dziwne, jakbyś ty mnie zapytał, co ja myślę, że ty dostarczasz, to bym ci odpowiedział, że na pewno dostarczasz inspiracji ludziom, bo działa na wyobraźnię no, bardzo w dużej ilości osób siedzących po drugiej stronie komputera w wizerunek samotnego kowboja, który rzuca wyzwanie rynkowi i w ciągu miesiąca generuje 70 baniek z jakiejś niewielkiej kwoty, 70 milionów złotych zarobionych z włożenia jakiegoś relatywnie niewielkiego wkładu. I to jest moim zdaniem coś, co jest takim ucieleśnieniem amerykańskiego snu w naszych też polskich, ale nie tylko polskich, bo na całym świecie są tacy ludzie, którzy marzą o byciu tobą w naszych realiach. Można stracić te pieniądze również. Właśnie. Tak, ale dajesz poczucie, że jest szansa, że życie można odmienić nawet nie mając nic. To jest taka baśń, którą ty sprzedajesz. Nie, wiesz co, to jest mam zero, a nagle mam wszystko. Nie myślisz, że to jest błąd poznawczy? Jakby jeśli mamy grupę 10 tysięcy ludzi, którzy ćwiczą w piłkę, to prawdopodobieństwo, że w tej grupie pojawi się jakiś Lewandowski, to będzie numerem jeden tej grze konkurencyjnej, jest wysokie. I przy dużym nakładzie pracy, konkurencji, jeszcze też szczęścia, bo w każdym zawodzie też trzeba mieć szczęście. Bycie przedsiębiorcą to jest schylanie się po okazję, więc to też jest szczęście. Trzeba być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, poznać odpowiednich ludzi, połączyć kropki i tu jest ta przedsiębiorczość i wykonać tę pracę. Nie? A w związku z tym, wracając do tego przykładu, ktoś w tej grze, czy to w pokera, czy w grze w piłkę, czy w grze konkurencyjnej na rynku, musi być w tym czubku. I niestety ten świat spekulacji jest usiany trupami. Jakby tego nie widać, jakby widzisz samych zwycięzców. Historia też opisuje zwycięzców, bo historię piszą zwycięzcy i też media też ich gloryfikują. Mało się mówi o tak zwanych fuck-up stories w przedsiębiorstwach. My często na przykład w naszym środowisku podejmujemy ten temat, bo te tematy bardzo, bardzo uczą. W latach 20. w największej bańki spekulacyjnej w Stanach, zakończonej wielkim krachem, nie wiem, czy dobrze przytoczę jego nazwisko, ale był Livermore, to wiadomo, Jesse Livermore i Andrew Cutton albo Arthur Cutton. Arthur Cutton był gościem, który systematycznie przez 19 lat zarabiał olbrzymie pieniądze, taki Warren Buffett tamtych czasów. Był zadeklarowanym bykiem, zawsze zarabiał, stawiał tylko i wyłącznie na wzrosty. I on był gloryfikowany, a Livermore, który był takim spekulantem totalnym, zresztą też strzelił sobie w łeb i na końcu zbankrutował. Najpierw zbankrutował pewnie, potem strzelił łeb. Zakładam. Na końcu się ożenił z kobietą, która miała chyba wcześniej trzech mężów, którzy też popełnili samobójstwo, dziwny zbieg okoliczności.
Jak rosyjscy oligarchowie prawie. Ale wracając do tematu, był uważany za hazardzistę, a po drugiej stronie był ten zadeklarowany byk Wall Street z kapitałem gdzieś 50 milionów dolarów, co na dzisiejszych czasach to trzeba było razy 20, razy 30 pomnożyć. I on w ciągu jednego tygodnia tą całą fortunę stracił. I z tego piedestału najlepszego spekulanta, inwestora długoterminowego, zadeklarowanego byka, spadł na samo dno. W tej chwili o nim nie rozmawiamy. Rozmawiamy o Oliver Moore, być może zapisał jakąś historię, Bernardzie Baruchu z tamtych czasów, który potem był doradcą prezydentów i on odpowiada za ten cały wysiłek wojenny Stanów Zjednoczonych i spekulant tym zarządzał. To jest bardzo, bardzo inspirujące, bo wiedział, jak gospodarka działa. I także myślę, że to jest ten błąd poznawczy, bo patrzymy na tych wygrywających w danej chwili, albo bokserów, którzy mieli ostatnią walkę. I też, tak jak u przedsiębiorców i też u spekulantów, rynek nas tak ocenia, jak nasz ostatni trade albo ostatnia walka. Jeszcze w 2020 roku, jak miałem taki trade na ropie, gdzie straciłem wszystko, to no, byłem postrzegany przez społeczność na zasadzie, wiedziałem, że tak się skończy. To jest hazard, nie? A znowu z perspektywy spekulanta, prędzej czy później, jak się wystawiasz na ryzyko, to czy znokautuje? To Black Swan się pojawi. I tak samo byciu przedsiębiorcą, pojawiają się jakieś warunki na rynku, przykład COVID, które są nie do przewidzenia i Excel, który wcześniej, rok wcześniej przed COVID-em, który tworzyliśmy dla inwestycji, bardzo przewidywalny, tego nie obejmował. No tak, w moim biznesie z kolei takim kapitałem, który działa też czasami nieprzewidywalnie, jest ludzka sympatia, no bo niby wiesz, jak to budować, niby wiesz, jak ludzi zjednywać wobec siebie, jakie zachowania są premiowane, ale patrząc na różne kariery w show biznesie i to, jak szybko potrafisz się wyzerować, mówiąc językiem spekulantów, z gwiazdy, z piedestału, być nagle człowiekiem, który nie jest mile widziany na tak zwanych salonach. No kilka takich przypadków było, już nie wymieniając nazwisk, bo to każdy sobie tutaj podstawi to, co mu przyjdzie do głowy. Natomiast ja bym chciał ciebie o jedną rzecz zapytać, skoro o tych rzeczach gadamy, no bo świat przedsiębiorców, w którym ty jesteś, zwłaszcza ten świat startupowy, tak mi się wydaje, też jest pełen trupów, tak, ale firm, dla których generowanie zysku, czy generowanie wzrostu, nawet nie zysku, bo zysk tutaj czasami nie występuje w Uberze na przykład, czy w paru innych wielkich przedsiębiorstwach, jest celem samym w sobie. Jak mniemam, ty się od tego odróżniasz tym, że chcesz stworzyć konkretną rzecz, konkretny produkt, który będzie działał i zmieniał świat w konkretny sposób. Ale jak się ustosunkowujesz do całej rzeszy różnych startupów, firm, które budują pustą wartość tak naprawdę, dmuchają pustą bańkę? Wiesz, kiedyś bardzo głęboko siedziałem w tych projektach startupowych i bardzo wystrzegałem się tych pustych projektów. Zawsze szukałem jakiejś wartości, nie? Wartości, która rozwiązuje określone problemy i które... jakby szukałem problemów, które dla mnie też są ważne. Tak? Szukałem projektów, które rozwiązują jakiś problem, który dostrzegam, który uważam, że warto by było pieniądze na to położyć, dlatego że ważne jest to dla świata, żeby ten problem rozwiązać. Tak? Dlatego podobnie zajmowałeś się Karmą Labsów. To w jednym z odcinków. No tak, by na mikroskalę, nie? Na mikroskalę rozwiązywałem problemy. I wiesz, jakby Silver dzisiaj rozwiązuje pewien określony problem, który ja dostrzegam, który wiesz, ja jestem w ochronie środowiska, kończyłem sustainability na Cambridge, szubiłem swoje własne uprawy, różnych rzeczy i tak dalej. Jakby wiem, co to znaczy zrównoważony rozwój. Tak? Wiem, co to znaczy pewne określone zasoby, jak te kropki połączyć, w jaki sposób te złożone środowisko zależy jedno od drugiego. Tak? I jeżeli, to podobnie jak Rafał, nie? Jeżeli przewidzisz sobie 10, 20, 30 lat do przodu, zobaczysz sobie, w jakim tempie ludność na naszej planecie przybywa, w jakim tempie paliwa kopalne się kurczą, w jakim tempie rozwija się elektromobilność, w jakim tempie rozwijają się wiesz, takie energie odnawialne, to ta matematyka się nie spina, no coś trzeba zmienić, tak? Coś trzeba ruszyć, a to się wszystko wykolei i w ogóle wiesz, stawiamy na Ilona, nie? I wylot na inną planetę, bo to się po prostu nie złoży, chyba że przyjdzie i ocali część ludzi jakaś kolejna pandemia i będzie raz po prostu mniej, istotnie mniej. Nie? I no, generalnie są dwa problemy, nie? Którymi się zajmuję. I teraz, czy jakby patrzę na to z perspektywy pieniędzy, tak jak wcześniej mówiłem, patrzę na to z perspektywy pieniędzy jako energii, która pomoże mi ten problem rozwiązać, ale jeżeli ten problem rozwiążę, to wierzę, że on jest na tyle ważny dla ludzi, że oni będą w stanie za to zapłacić pieniądze
i ta firma będzie, wiesz, no bilion-dollar company, ale to jest wtórne. To nie jest jakby, to nie jest coś, co mnie, wiesz, wstaje rano, mówię, kurde, buduję bilion-dollar company, idę do roboty, nie? To zupełnie nie to, nie? Wiesz, bardziej rozwiązuje określony problem, to jest bardzo ważny problem. Wierzę, że, zresztą wierzę, ludzie płacą nam za rozwiązanie tego problemu, oszczędzamy określoną, wiesz, ilość kilowatogodzin, które można przeliczyć na określoną sumę pieniędzy, dolarów, funtów, euro, cokolwiek. I chętnie się dzielą tą swoją oszczędnością, nie? Więc jakby to mnie motywuje. Nie? I teraz jak patrzysz, pytasz mnie o puste startupy, to tego się tak aż wstrząsnęło, że tak powiem, bo zupełnie jakby tego nie kupuję. Nie? Znaczy, zawsze starałem się tego wystrzegać, kompletnie tego nie kupuję. Nie? Mhm. Natomiast chciałem nawiązać, Rafał, do twojej myśli, że wiesz, nawet jeżeli, a przynajmniej tak to postrzegam, patrząc z mojego świata, ze świata przedsiębiorców, że jakby budujesz określoną wiedzę, budujesz określone doświadczenie u siebie. I teraz nawet jeżeli w którymś momencie te obstawienia, te decyzje, które podejmiesz, będą błędne, tak, na których wiesz, po czasie stracisz pieniądze, to jednak wiedza zostaje, nie? Podobnie jak w tym świecie przedsiębiorców, gdzie Amerykanie bardzo cenią, wiesz, seryjnych przedsiębiorców, którzy nawet wtopili, podjęli złe decyzje, nie? W Polsce nie. W Polsce nie, absolutnie tak. Wiesz, nawet znana postać Adama Newmana, nie? Ostatnio pięknie sfilmowanego Whiplash. No, nie wiem, czy wiecie, facet pozyskał kolejną inwestycję, nie? Bo jednak to jest nauka, tak? Tak, to jest coś Felix takiego. Wall Street też udziela wykładów, wiesz, na temat inwestowania czy spekulacji cały czas. Koleś, który siedział w więzieniu i też mu przegrano wielkim życiowym, nie? No tylko wiesz, tylko kołczowanie to już inny temat. Ale wiesz, ale chodzi mi o to, że wiesz, że jakby to jest pewna wiedza, którą budujesz, to jest pewien input do twojej wiedzy. Dość istotny, bo go przeżywasz, pewnie analizujesz i tak dalej. On jest bardzo istotny. I myślę, że w tym świecie moim, w świecie Rafała, nie wiem jak to w świecie z tym sentymentem, wiesz, na przykład coś stanie, wiesz, ludzie się odwrócą, nie? Od takiej osoby, która jednak była bardzo lubiana, oglądana, wiesz, kreowała te emocje, nie? Jak ludzie się odwrócą, jak to nie znam przykładów, powiem szczerze. Czy to da radę wrócić do tego? Wrócić pewnie, wiesz, zawsze da radę w tej czy innej formie. Chodzi o to, wiesz, jak ty to przeżyjesz, nie? Jak ty przeżywasz bankructwo, jak ty przeżywasz położoną firmę, jak ja przeżywam na przykład nieudany projekt, który się okazał bublem i ludzie go nie chcieli. Wydaje ci się, że jesteś fajny, że ludzie cię akceptują, że w wynikach różnych tam głosowań czy badań rynku występujesz jako tamten jeden z bardziej lubianych czy cenionych, czy jakkolwiek cię skwantyfikują. No i potem robisz coś na fali tego kapitału, myśląc sobie, będzie sukces. Okazuje się, że jak to się mówi, łaska pańska na tym koniu jeździ. Tak samo jest z widzem albo z odbiorcą tego, co robisz. On może po prostu się od ciebie odwrócić, że to, co miało być sukcesem, ma tam, wiesz, 300 widzów nagle i zastanawiasz się, dlaczego. Przecież wszystko wskazywało na to, że się uda. No, ja jestem wdzięczny w ogóle za to, że większość moich pierwszych wprawek telewizyjnych były fuck-upy. Nie znam przykładu. Nikt nie pamięta programów typu Przebojowe Polki na przykład, albo było coś takiego. Nawet ja nie wiedziałem, o co w tym chodzi jako prowadzący. Znaczy, jako Polka. To był teleturniej wymyślony przez polskiego reżysera, który miał promować niby polskie kobiety na fali wejścia do Unii i tak dalej, na fali takiego rodzącego się feminizmu. I o coś w tym programie chodziło, że te kobiety miały wykonywać jakieś zadania, ale to było tak nieczytelne i tak hermetyczne i tak dziwne i tak przekombinowane, że naprawdę ja jako prowadzący nie byłem w stanie wytłumaczyć reguł uczestnikom, to już chyba wiele mówi. A drugi taki fuck-up to jeden z pierwszych programów, jaki prowadziłem, czyli Prokop i Panny, tak to się nazywało. Brzmi jak coś z tymi Polkami i Pannami? Tak, tytuł filmu porno, ale... Nie iść tą drogę, bo to... Była to źle w ogóle obsadzona rola w złym czasie antenowym. No wszystko było źle wymyślone. Sam program mógł się oglądać, bo to były rozmowy z ludźmi sukcesu, tak to nazwijmy szeroko, raczej starszej daty, typu Leon Niemczyk, świętej pamięci. No i ja, 20-paroletni wtedy chłopak, miałem iść z nimi na głębie, rozmawiać o ich emocjach, rozwodach, zdradach i tak dalej. Oni mnie traktowali jak swojego wnuka. Wnuka się, wiesz, głaszcze po głowie i mówi, dam ci cuksa, ale nie będziesz przed nim otwierał swojej duszy. A już na pewno nikt nie będzie oglądał programu, który trwa godzinę i polega na rozmowie z jednym typem w piątek wieczorem, kiedy ludzie chcą prostej, taniej, łatwej rozrywki. Więc to, że wtopiłem na początku parę razy, paradoksalnie uważam za swój największy sukces, bo nie odbiła mi setówka przez to, bo wiedziałem, że budowanie siebie w mediach jest zajęciem, które powinno być okupione pewnym doświadczeniem.
a to doświadczenie zdobywasz odbijając się od różnych ścianek, potykając się o swoje sznurowadła, a nie wchodząc od razu z dnia na dzień na wysoką orbitę, tak jak zwycięzcy niektórych talent shows. Wczoraj jesteś panem Kowalskim, którego nikt nie zna, jutro jesteś gwiazdą, która jest na okładkach wszystkich magazynów. Nikt z tych ludzi praktycznie, którzy w ten sposób zostali teleportowani do sławy na taką wysoką orbitę, nikt już dzisiaj nie funkcjonuje dłużej niż sezon czy dwa. Najtrwalsze kariery to są te, które budowały się raczej w ogniu porażek i podejrzewam, że w waszych światach jest podobnie. Widzę, że Rafał zerka co chwila na swój ekran, więc teraz sobie popatrz. Tak, ty zobaczę kamerę. Ja zobaczę, czy się nagrywa ładnie. Powinno być dobrze. Porażka, tak? To porażka. Tak. Ale to się nie grało, bo cały czas kamera tutaj... nie mówię o porażkach, bo niczym przestaliśmy. A ty możesz być taki fajnie zmotywowany, nie? Że jest jakaś... Tak, że to jest, w prywatny jakiś trend się pojawia. Okej. Okay. To jakby do tych wszystkich tematów możemy jeszcze wracać. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem rzucić do ogródka naszej rozmowy. To jest wydawanie owoców tej pracy. Bo tak jak sobie myślę znowu o nas trzech, różnych jakże, pod wieloma względami, to poprawcie mnie, jeśli się mylę, że żaden z nas nie ma... Nie ma potrzeby epatowania nadmiernego owocami swojej pracy w postaci wielu bardzo kosztownych samochodów, jachtów, supermodelek. No żaden z nas nie ma duszy Dana Bilzeriana, który chce teraz na czołgu wjechać nago, strzelając w powietrze z pepeszy. Starczy spojrzeć na nasze Instagramy. I to jest pytanie o konsumpcję, to znaczy w jaki sposób, co was satysfakcjonuje najbardziej oprócz samej idei budowania czegoś, zarabiania, jeśli chodzi o wydawanie tego, co zarobicie. Gdzie te pieniądze sprawiają, ulokowane sprawiają wam najwięcej przyjemności. Tylko szczerze, żebyście mi teraz nie gadali rzeczy, które będą dobrze brzmiały na nagraniu, a będą nieprawdą. Tu też możesz nagrać i nie wycinać. Nie no, nic pod publikę, nie? Ja mam problem z wydawaniem pieniędzy. Jakby jestem ze skromnego domu, być może tak jak też wy, i jakby nie mam jakichś potrzeb. Miałem duże marzenia, kiedyś sobie policzyłem, że będę tak jak Warren Buffett, zarabiał sobie 5 w Excelu, oczywiście procent składany, 5% tygodniowo, nie no, skromnie 3%, 5% składany, będę miliarderem tam w jakimś wieku, ale nie myślałem o kategoriach, na co to wydam, tylko dla samej takiej satysfakcji, że coś tam osiągnąłem. Nie? Czyli Bill Gates był dla mnie wzorem, dlatego zacząłem w młodym wieku programować. I Warren Buffett i różnego rodzaju inwestorzy giełdowi, nie? Ale w związku z tym większość czasu, jak jeszcze 20 lat temu, to wydawałem na kolejne projekty. Pierwszy milion, który zarobiłem na giełdzie, to ja nie wiem, czy w ogóle coś sobie kupiłem z tego, nie? Wszystko wydałem na kolejne projekty. Ale dlatego, że nie miałeś potrzeby, nie miałeś pomysłu. Też często ludzie, którzy nie mają potrzeby, wydają pieniądze po to, żeby zaimponować innym, bo to buduje ich rolę w środowisku. Patrzę sobie czasami z takim lekkim półuśmiechem na ludzi, którzy podjeżdżają pod, nie wiem, siłownię, tam, na którą uczęszczam, bardzo drogimi samochodami, płacą za nie bardzo drogie leasingi, mają bardzo drogie klamry od pasków i są trochę jak takie stado, które nawzajem się sobie przygląda i się liczy nawzajem, nie? I ustawia sobie hierarchię w zależności od tego, kto przyszedł w droższej kamizelce Balenciagi na to spotkanie. A jakby teraz ktoś spojrzał na nas z boku, no to przepraszam, no trzech kolesi, którzy wrócili z deskorolki, no jeden z koszykówki. No dobra, ale jakby w tym świecie, kiedy jest już na takim poziomie, że te pieniądze masz i możesz się zdobywać, to już prześcigiwanie się tymi środkami, które masz na koncie, to nie ma zbytnio sensu i zaczynasz zastanawiać się nad jakimiś wyższymi celami, których nie jesteś w stanie kupić i one stanowią dla ciebie wartość. Czyli jakieś osiągnięcia. Sportowiec nie może kupić sobie pierwszego miejsca na olimpiadzie, musi to wyrobić swoją własną pracą. Nie możesz kupić prawdziwej miłości, przyjaźni. No są rzeczy, które za pieniądze nie można kupić. Ja myślę, że im bardziej inteligentny jesteś, tym bardziej jesteś świadomy tych rzeczy i tym bardziej ci to przeszkadza w ogóle w biznesie, bo okazuje się, że pogoń za samymi pieniędzmi nie ma dla ciebie najmniejszego sensu, bo jeśli tak wiesz, że ich nie zabierzesz do drugiego świata, w cokolwiek tam sobie wierzysz, więc myślę, że fajnie pieniądze służą do zmiany świata, jeśli coś tam wierzymy, nie? Bez względu na światopogląd, jaki mamy. Ja się angażuję w swoją fundację, gdzie tam przepalam mnóstwo pieniędzy na różne imprezy i różne rzeczy uświadamiające w moim stylu.
No nawet prawka się nie dorobiłem, więc nie jestem w stanie podjechać jakimś samochodem. Mało mnie to interesuje, ale potrafię dużo wydać na dobrą deskę do longboardu albo na rower. I też satysfakcjonuje mnie jedna rzecz, którą kiedyś, kiedy nie miałem pieniędzy, nie mogłem osiągnąć, że w takim życiu tutaj, tu i teraz mogę sobie pójść do sklepu i kupić cokolwiek tam chcę. Nie muszę gdzieś tam ściubić pieniędzy, ale przy jakichś rozdmuchanych potrzebach, że muszę komuś coś udowodnić lepszą koszulką Balmaina, Filipa Klein i tak dalej, które wyglądają tak samo zresztą i tylko różnią się wielkością napisów, no to jedyna rzecz, która może nas jakby wewnętrznie usatysfakcjonować, to są jakieś sukcesy bezsprzecznie potwierdzone przez tą rzeczywistość. Nie? W moim przypadku akurat giełdowe, sprawdziłem też satysfakcję to, że mogę publicznie to zrobić, nikt nie jest w stanie tego zakwestionować, ale też ryzykuję, że publicznie mogę wtopić się. I to jest ta adrenalina i może jakaś rywalizacja. I to też wytwarza dużo endorfin. I myślę, że tutaj jest to clue. A same pieniądze do zaimponowania kogoś? Komuś? Myślę, że nie. Ale ciekawe spostrzeżenia, fajne książki, które się czytało, może zgłębienie jakiejś dziedziny. Ale to wszystko można robić będąc biedakiem też, jednak te pieniądze, wiesz, tak, są w tle. Ale pieniądze, na przykład ktoś powie, pieniądze nie są ważne w życiu. Ja uważam, że ułatwiają życie, ale po przekroczeniu pewnej jakiejś wartości potrzebnej do życia, to tracą już taki swój sens, myślę, że użytkowy, życiowy. Wiem, że to banalnie zabrzmi, ale wtedy wchodzimy na jakiś taki poziom, jak chcemy zmieniać świat i te pieniądze wydawać w ten sposób. Nie? Tak mi się wydaje. Nie? To jest tylko moje myślenie i cały czas ten swój światopogląd pod tym kątem buduję. Na pewno nie chcę, żeby ktoś mnie postrzegał tylko przez fakt, że mam ileś pieniędzy. No, nawet fajnie jest wyjść w zwykłym t-shircie i być po prostu normalnym człowiekiem i mieć jakieś marzenia do zrealizowania, a nie tylko dla siebie, ale też dla jakiegoś świata. O Jezu, teraz jak to zabrzmiało, ale... Grubo zabrzmiało, nie? Nie, bardzo ciekawie, no bo jakby podpisuję się pod tym. Myślę, że ty, Rafał, też, no patrząc na to, jak żyjesz, znając się trochę i widząc, jak spędzasz czas i co jest dla ciebie ważne, no to na pewno nie są to warczące głośno na ulicy Mysiej o pierwszej w nocy ludziom pod oknem samochody z otwartymi tłumikami. I jak patrzę na gości, którzy w ten sposób swoje pieniądze, albo cudze pieniądze, albo wypożyczone pieniądze reprezentują, to jest mi ich trochę żal. Ja mam ochotę ich przytulić i pogłaskać i powiedzieć, słuchaj stary, to nie o to chodzi, wiesz, jesteś fajny taki, jaki jesteś, nie musisz jakby tutaj dosztukowywać sobie protezy w postaci tego samochodu, czy jakiegoś takiego głośnego zachowania, nawet jeśli chodzi o sposób bycia, o strój, o to, jak się wozisz, bo pokaż, co masz w sercu. No wiem, że to brzmi trochę romantycznie. Brzmi, ale wiesz co, ja ci powiem taką historię, bo ja tak nie miałem zawsze, nie? Jak ty opowiadasz. Ja miałem tak, że dzisiaj oczywiście, jakbyś mnie zapytał, co jest ważne w życiu, nie? No to wymieniłbym rodzinę, żonę, dzieci, brata, który dzisiaj ogłosił światu, że będzie miał dziecko, wiesz, to miłość, to ciepło i tak dalej, nie? Jest grubo, nie wiem, czy to wszystkim mogę mówić. O, nie ważne. Drugi temat... Za późno. Za późno, poszło. Drugi temat, wiesz, drugi temat to jest wszelakie pasje, nie, które masz. I to są pasje podróży, to są pasje, wiesz, motoryzacji, o których rozmawialiśmy i tak dalej. Jakby cała taka rzecz, to jest ważne dla mnie. Nie? Trzeci temat, który jest ważny, wiesz, w obrębie tych pasji to życie zawodowe. Nie? To mnie naprawdę kręci, to skała mojego życia, to czym się zajmujemy, nie? Na co dzień, te endorfiny, o których właśnie mówisz, nie? I tak dalej. To coś, co nas napędza. I pewnie jakbyśmy wymieniali rzeczy, które są dla nas ważne, te pieniądze może by się nawet w ogóle nie pojawiły, ale one są w każdym z tych elementów, one są jakimś elementem, jakimś puzzlem, który jednak dużo ułatwia. No bo wiesz, jak ja mam zmieniać świat bez pieniędzy? W sensie w tym segmencie, nie? Jak ja mam zatrudnić deweloperów? Zatrudniam ich w Polsce, mega talent, utalentowanych ludzi. No trzeba za to zapłacić pieniądze, tak? Ludzie mają kredyty, mają domy, mają rodziny i tak dalej. Nie można tego zignorować zupełnie, nie? Tak samo, jeżeli mówimy o pasjach, o podróżach, no to oczywiście można podróżować w różny sposób. Tak? Nawet jeżeli jadę do Peru z plecakiem, czy jadę do Japonii z plecakiem, no to cholera, nie dojdę tam, nie? No, trzeba wsiąść w ten samolot i trochę tych pieniędzy mieć, żeby tam dojechać. Więc one mają swoje miejsce gdzieś, myślę, w naszym życiu w określony sposób, ale nie zawsze to było, bo ja pamiętam, dzisiaj się definiuję jako wizjoner, przedsiębiorca, wizjoner, natomiast pamiętam taki czas, gdzie definiowałem się jako biznesmen. Miałem wszystkie atrybuty, miałem garnitur,
nie wiem, koszulę, krawat, nie wiem. Miasteczkę? Miasteczkę, z bursztynkiem taką batyckiego, 4000 zł. Zegarek sobie kupiłem, taki, a wszyscy mieli wokoło, nie, ładny i tak dalej. I wiesz, jakby byłem taki jak oni, nie? W sensie, jeszcze kupiłem, pamiętam, brązowy garnitur, bo ponoć brązowy wyglądało się starzej. W sensie, tak jak ty pamiętam, to miałeś opoka. Ale znowu znawcy tematu mówią no brown in town, że tak? Wiesz, brązowym garniaku wygląda, no to, to wtedy, wtedy nie doczytałem, ale to był krótki, to był krótki epizod w moim życiu. Nawet auto miałem z kratką, wiesz, auto z kratką ważne, odliczasz VAT, nie? Było auto z kratką też. I miałem taki epizod w życiu. Byłem przedsiębiorcą, słuchaj, no wiesz, byłem w Business Center Club w ogóle, nie? Nawet raz pojechałem grać w golf, tylko miałem z tego w ogóle. I wiesz, i nagle tak się zorientowałem, mówię, kurde. Nie? Jestem w jakiejś papce. Ja jestem w ogóle, nie? Co ja robię? I jakby to w ogóle mnie nie definiuje. I pamiętam, zacząłem taką większą wykminę robić, o co mi tak naprawdę chodzi, nie? Bo wiesz, jak tylko przyjeżdżałem do domu, ściągałem ten garnitur, ściągałem tą koszulę, nie? Albo na przykład, wiesz, jechałem do Warszawy, stolica, nie? Ja byłem z Krakowa, czy byłem, jestem z Krakowa. Przyjeżdżałem do Warszawy i pamiętam, jak się Janki, tak, są przed przyjazdem do Warszawy, w takich Laudesz, wiesz, takie stojak na koszyki pod Castoramą, nie? Ja wychodziłem z pojazdu, siadałem do tego stojaka, przybierałem się w garnitur, nie? Żeby tutaj, bo wiesz, niewygodnie w drodze, nie? To nie był mój świat zupełnie. Nie, tak z deska ale wchodzę w ten świat i tu muszę być tak jak oni, nie? Wiesz, jakby w tym świecie. I to trwało krótko, ale to była bardzo cenna lekcja, bardzo cenna lekcja. Mhm. I dzisiaj już mi się słowo biznesmen mniej podoba. No ja też bym go z tobą nie połączył, znając się, jak mówię już trochę, to pomyślę, że rzeczywiście nie pasuje ani do ciebie, ani do ciebie, do mnie chyba też nie. Ja myślę sobie, że akurat w moim życiu pieniądze, w moim życiu zawodowym też, dają mi paradoksalnie możliwość robienia tego, co robię, tak jak chcę to robić. Bo nie mam takiego poczucia, że muszę się koniecznie zębami tego marmuru telewizyjnego trzymać, że muszę robić rzeczy, na które nie mam wpływu, które ktoś mi zleca, każe, nie ma tam żadnego marginesu na mnie. Jest bardzo wiele osób w tym biznesie, które po prostu spłacają swoje kredyty czy swój luksusowy tryb życia, robiąc rzeczy niegodne. I to jest ważne słowo, kredyt. Tak. No, się zmusza do spłaty odsetek. Słowo kluczowe, ale można mieć kredyty jednocześnie mając kapitał zaplanowany na to, żeby je spłacić, nie spinając się, wiesz, co miesiąc na zero. I na przykład ja mógłbym sobie pozwolić na luksus, gdybym pracował w Telewizji Polskiej i przyszłaby aktualna władza, żeby tę telewizję przejąć, żeby stamtąd odejść. A znam historię ludzi, którzy tam są, nie sprawiedliwa ich to oczywiście moralnie, natomiast są tam, pracują tam. No bo trudno jest im zrezygnować z pewnego trybu życia, który sobie dużo wcześniej uruchomili i elastyczność ich kręgosłupa jest mniej dolegliwa niż to, że musieliby przeprowadzić się do gorszego mieszkania czy jeździć gorszym samochodem. Więc daje mi to możliwość robienia rzeczy po swojemu, nawet jak robię czasami eventy dla różnych firm, dla których to są bardzo ważne dni w roku. Dla mnie to jest jeden tam z 10 czy 15 wieczorów w miesiącu. Dla nich to jest coś, na co czekają przez 12 miesięcy i się tam bardzo starają, sadzą, wydają na to dużo pieniędzy i tak dalej. To stać mnie na to, żeby robić to z dużym półdystansem, żeby wchodzić na takie poziomy bycia, nie wiem, żartu, ryzyka na scenie, że wiem, że jak przeholuję, że jak coś pójdzie nie tak, że jak przegnę, że jak mi nie zapłacą, to ja będę miał satysfakcję ze swojej pracy i tak, bo czuję, że zrobiłem ją dobrze, mimo tego, że nie dostanę za to pieniędzy, wiecie, o co chodzi. Że czasami po prostu w tym zawodzie pieniądze dają ci poczucie, że możesz sobie pozwolić na więcej, że możesz spróbować dojść do kolejnej ściany, otrzeć się o kolejną bandę. W ogóle poczucie humoru, w którym ja robię, powiedzmy w telewizji, to jest narzędzie bardzo ryzykowne. To jest narzędzie, które polaryzuje ludzi, które ludzi czasami potrafi wyprowadzić z równowagi, które jednych rozśmieszy, innych wkurzy, trzecich zażenuje. Więc tak jak ty sobie pozwalasz na pewne ryzyko w grze giełdowej, w biznesie, to ja sobie pozwalam na większe ryzyko w tym, co robię, dzięki temu, że stać mnie na to po prostu. Oj, to mi dają pieniądze. To jest chyba największa wartość, że ja niczego nie muszę. Że jakby mi następnego dnia, jutro powiedzieli, stary, wiesz co, obejrzeliśmy tą twoją rozmowę, wiesz co, jednak weź już zabierz papiery i swoje pudełko z rzeczami, idź sobie, to spoko, bo ja jestem na to gotowy. Jestem człowiekiem, który może żyć na spakowanych walizkach i nie musi robić niczego, czego nie chce. O, to jest ta puenta. A tu masz rację, pieniądze pozwalają mi na przykład na to, że mogę mieć niewyparzoną gębę, bo zawsze ją miałem. I masz ją, tak. I masz ją i korzystasz z tego. I...
i nikt mi tego nie może zabrać, bo musieliby mi giełdę papierów wartościowych zamknąć. I oby tego nie zrobili, bo wtedy bym płakał. A tak, to jak nie. No, to jest trochę gorszej sytuacji, bo reklamodawcy mogą od ciebie odejść, musisz patrzeć na to życie zawodowe, w przedsiębiorstwie także. A mi rzeczywiście musieliby zamknąć rynek, zagrozić palcem, powiedzieć: Rafał, nie ma już grania, spekulowania, zamykam ci konto. No ale inny byłby otwarty wtedy, wiesz, to też jest piękne w tym, co robicie. W moim przypadku to tak do końca nie działa, no bo ja bym nie mógł prowadzić swojego zawodu na przykład w Hiszpanii, no bo nie znam hiszpańskiego, nie poszedłbym do hiszpańskiej telewizji. W Stanach jest dużo Polonia. Dziękuję, tak, że chcesz tak mi zaplanować karierę, natomiast wy obydwa jesteście poniekąd obywatelami świata w tym, co robicie. No, ty możesz być na wszystkich rynkach na całym świecie, teraz tam podglądasz pod stołem jakiś Nowy Jork prawdopodobnie. Jest dobrze. Przystawanie kula jest okej, a ty z kolei działasz w Stanach tak samo jak w Polsce i na każdym innym rynku. To jest ta fajna wolność, którą macie i o którą warto było się bić, moim zdaniem. Wiesz co, biłeś się? Po części. Nie, właśnie nie biłem, tak myślę. Nie biłem się o wolność. Ale wiesz co, myślę sobie, że z tą wolnością nie do końca tak jest. Nie? Mhm. Wiesz, ja zrobiłem. Już tak, wiesz, ty powiedziałeś takie rzeczy do spodu, gadamy do spodu. Wiesz, ja zrobiłem dużą głupotę jakby z tą organizacją. Myśmy w 2018 roku wyszli na giełdę. Nie? To bardzo fajnie brzmi, bardzo fajna story. Ja w 2014 roku zakładasz firmę, już masz kawałek technologii, rozwijasz, bardzo fajną atrakcję, wszystko idzie i nagle po 4 latach robisz IPO. Piękna story, nie? Gdyby nie GPW, gdyby nie ten rynek, gdyby nie, wiesz, nie ci inwestorzy, którzy nie do końca kupują tą wizję świata, wiesz, jakby do której ja jestem, nie? Jak wcześniej mówiłeś o tym, że smarujesz pewne określone rzeczy, no to właśnie Silvera słowo się smaruje tutaj w Polsce, bo jesteśmy spółką amerykańską, dość trudny produkt mamy i tak dalej. I to było coś złego. Ja czuję taką część troszeczkę takiej niewoli, wiesz, nie czuję takiej pełnej wolności, nie? Takiej, no bo jednak wiesz, no są sprawozdania finansowe, kwartalne, przejrzeliśmy, wypuszczali, to ktoś dzwoni, ktoś ocenia, ktoś ci komentuje to i tak dalej. Mimo że ty wiesz, że robisz dobrą robotę, nie? Robisz dobrą robotę, masz bardzo fajną trakcję, wszystko jest super, ale jednak to nie jest pełna wolność, nie? Tam gdzieś jednak ktoś podgląda na ekranie, jak ten raport się, wiesz, jak ten raport idzie, jak on wpływa na rynek. I to jest takie troszeczkę, powiem szczerze, nie daje mi takiego pełnego poczucia wolności, wiesz, jakby od tej strony. Mhm. Ja sobie wyobrażam przedsiębiorcę, który przede wszystkim skupia się na budowie produktu, na rozwiązaniu pewnego problemu, na biznesie, nie? W sensie, który chce zrobić. W jaki sposób ten produkt ma trafić do ostatecznego konsumenta, tam jemu ma się ja pocieszyć, nie? I on zapłaci za to drogą pieniądze. Nie? A rynek jest pewnym odzwierciedleniem, nie? A czasem widzę, jako totalny laik tego całego rynku, że czasem firmy giełdowe grają pod giełdę, grają. Jakby pokazują się pod giełdę, nie? Patrz, jaki jestem. Jestem taki, jestem super. A tak naprawdę może tam gdzieś nie do końca taki jestem. Nie pokazują tego prawdziwego, wiesz, tego prawdziwego siebie. Czytałem książkę na ten temat. A inwestorzy tego nie sprawdzają. Myślę, taki eksperyment, jak pokazywałem ludziom, jak można w łatwy sposób pozyskać informacje zamiast z Business Insidera, Maneja czy takich innych gazet. Tu jeszcze moje tam robią jakieś dziennikarstwo, ale mają informacje z którejś tam ręki. No to zrobiliśmy na Zoomie jakiś eksperyment i dzwoniliśmy po spółkach. I zadzwoniłem do jakiejś spółki Thermo to Power na live i ona produkowała biogeneratory, jakieś bioreaktory, nie? Jakaś masa, która gniła i coś tam produkowała, jakiś gaz albo coś w jakimś procesie, nie? I dzwonię do prezesa, no ten numer tam podany i mówię, dzwonię z reklamacją, zepsuł się, nie? Mam tu na karcie, a on mówi, niemożliwe, nie? Jak to niemożliwe, mam tu podane, telefon, dzwonię, nie? On mówi, panie, my tego w ogóle nie produkowaliśmy, nawet nie mamy w planach, nie? Naprawdę? A w informacjach giełdowych spółka taka, współpraca z Politechniką, coś tam. Oczywiście potem gościu się wybronił ten prezes, nie? Ale można w łatwy sposób obecnie zdobywać informacje. Ja zresztą uważam, że te regulacje, rynek jest w ogóle przeregulowany przez to duży kapitał, który jest w stanie zrobić due diligence i jakby spojrzeć na spółkę prawdziwym okiem. Jest w stanie dotrzeć do prawdziwych informacji, a znowuż ten typowy Janusz na giełdzie papierów wartościowych retail, korzystając z ESPI, czyli z tego najlepszego sposobu komunikacji, gówno wie. Jest ostatni w kolejce, jest tą zwierzyną. Więc ja myślałem właśnie, wiesz, jak to działa. Nie? Znaczy ja tego nie rozumiem, była jasność. Kompletnie nie rozumiem, nawet to są sprzeciwy. Ja może pieniądze ten spekulantem.
Ja tego nie rozumiem, wiesz, jak to działa, zawsze działa to przeciwnie. Wyobraź sobie taką sytuację. Pracujemy 2 lata nad kontraktem do Salamet. Każdy zna tę markę. Jest drugi największy producent doświetlenia na świecie. Firma, która pracuje w ogóle w segmencie dostarcza oprogramowania, no marzy, żeby dojść do gruby firm. Mamy potężne due diligence technologiczne. Potężne. Przechodzimy przez wszystkie rzeczy. Ostra mówi, zmieniam swoją technologię na waszą, kupuję to, wierzę w to, że świat pójdzie w tą stronę. Z oświetlenia. Pracujemy, publikujemy. Podpisujemy kontakt na stronę. Co się dzieje z akcją Silvera? Spada. I wytłumacz mi to. Prawdopodobnie rynek grał pod tą informację, a wcześniej już? Wcześniej nie. Problem jest po prostu niewielka płynność na tych walorze w Polsce. Tak. Chciałbym zobaczyć tą sytuację, która była. Tam wiesz, można bujnąć tym kursem, jak postawisz pakiet, no nie wiem, 30 tysięcy, nie? 30 tysięcy, doprowadzasz 100% do góry. A nie mam tego, bo... Nie. Za zadał ręce, nie. Ja nie miłowolnie. Ja chętnie bym poradał kiedyś z tobą. Nie jestem takim chamem, jakiego wyglądam. Ale ty wiesz, to jest chamstwo, nie wiesz, jakby w tym... Ja tylko mówię, że tego nie rozumiem. Nie? Pewnie wiesz, no mówię szczerze, jestem prezesem spółki giełdowej amerykańskiej na GPW. Nie rozumiem, jakimi procesami to się rządzi. Nie? I tyle, nie, że to jest coś złego, że to nie jest coś złego. Nie rozumiem tego. Skupiam się dalej na biznesie, który znam. Tylko właśnie, że tylko jest w głowie, tylko i wyłącznie. Bo kiedyś miałem taką kłótnię i z tego powstała ta książka. Bo pisałem 4 lata książkę, wypuściłem w PDF-ie, ona jest pusta w środku. PDF. Pusta. Pusta, nie? Ale czy jest, ma coś takie, to spekulacje. Tak, ale, bo jest takie powiedzenie na giełdzie, kiedy, i to jeszcze z Wall Street. Wall Street to, jakby powstawała Wall Street, to obok były kury, kaczki, to była wieś, nie? Ogólnie. I było takie powiedzenie, kiedy kaczki zaczynają kwakać, musisz się nakarmić, nie? Czyli kiedy inwestorzy przychodzą i mówią daj, no to ty karmisz, nie? I akurat ten PDF był taką emanacją tego, bo było pierwsze zdjęcie kaczek, potem pierwsze słowo, tak kupujesz euforię, potem do połowy strony tak tracisz 50% i do końca minus 100, tak tracisz wszystkie pieniądze. I dziękuję, to jest lekcja, najlepszy performance, nie? I potem założyłem się ze znajomym, mówię, bo kłóciliśmy się na temat tworzenia wartości. I jest takie często błędne podejście, że wartość się tworzy poprzez koszt wytworzenia. Ale jeśli tak by było, to bym zatrudnił zamiast 5 ludzi do budowy domu, 10, 100. I jakby zwielokrotniłbym tej budowy koszt i mógłbym podnieść jej sztucznie wartość. To jest oczywiście bzdurą, a ja uważam, że wartość na giełdzie przynajmniej jest tworzona tyle, ile jesteś w stanie za coś zapłacić, kupić i jest w twojej głowie. No i wziąłem pustą książkę układką, daliśmy to na cele charytatywne, po 129 zł. Codziennie podwyższałem cenę, zeszło cały egzemplarz. Powiedziałem ludziom wtedy, słuchajcie, ta książka będzie kiedyś warta 10, a może nawet 100 tysięcy złotych. Nie wierzyli i ja spekulacje do tego doprowadzę. Wypuściłem jeszcze nawet wydanie drugie, ale wydanie drugie było fejkowe. Tak jak seria akcji giełdowych, czyli miałem pierwszą serię, która była z podpisem i z jakimś tam indywidualną sentencją, więc była pełna personalizacja takiej książki, była wyjątkowa każda, z numerem swoim. I wydanie drugie umieściłem, które nigdy nie doszło do skutku. Ale Newsweek oczywiście napisał o mnie, że Zaorski jeszcze wydał drugie, pomimo że zarzekał się, że nigdy nie wyda. A to posłużyło temu, żeby podbić cenę do 299 zł. Te drugie wydanie wyszło, było po 299 zł. Nikt tego nie kupił, bo nie było tego na rynku. No i już cena książki skoczyła do 299. Następnie robiłem dookoła tego różne akcje takie indywidualne i cena na Allegro obecnie jest po 10 tysięcy, czy nawet 30 tysięcy największą kwotę. Ale czy to nie jest trochę zbieżne z hajpowaniem czegokolwiek na rynku, tak jak teraz, nie wiem, hajpuje się NFT na przykład? Wyjaśnię wam mechanizm psychologiczny, który stoi za budowaniem takiego floru tak zwanego na takiej książce, nie? Ja nierazu nie użyłem swoich pieniędzy, żeby sztucznie kupić, sprzedać na Allegro. To jest ważne. To jest ważne, nie? Ten komentarz, który powiedziałeś, jest mega ważny, nie? Bo tak przyszło mi do głowy, nie? Że wiesz, sam nie wystawił oferty i sam sobie nie złożył oferty kupna za 30 tysięcy, nie? Nie. Jakby dla mnie satysfakcją jest to, że to się stało i jakby tak jak przewidziałem i korzystając z mechanizmu i rozumienia, jak działa spekulacja i to wszystko. Jakby tutaj doszło do takiego mechanizmu, gdzie kolejne osoby wchodząc i kupując kolejne książki, to się dzieje na NFT-kach. Ja to zrobiłem wcześniej niż NFT-ki były. Wymieniały się na florze, nie? Tak zwanym, jakby ich cena wejściowa była coraz wyższa.
Czyli ty spełniałeś swoją nie wiem, kupię za 129 zł, sprzedaję za 1000, mówisz, tyle zarobiłem. Osoba, która wchodziła za 1000 zł, dla niej to była cena wejścia, więc automatycznie nie chciała sprzedawać niżej. I to jest bardzo zakorzenione w naszej psychice i to działa w spekulacji. My jako zwierzęta, jako osoby, które są dziedzicami pewnej spuścizny ewolucyjnej naszych przodków, i w tym wyścigu ewolucyjnym wygrały osobniki, które efektywnie wykorzystywały swoje zasoby dookoła. Czyli jeśli wychodziłeś na polowanie, to polowałeś, w związku z tym, że nie było jakiejś konserwacji żywności, polowałeś tyle, ile mogłeś danego dnia zjeść bądź w najbliższym czasie. Nie? A z drugiej strony nasz organizm jest przystosowany tak do tej natury, że potrafi wytrzymywać w ekstremalnych sytuacjach bardzo dużo i bez wody, bez jedzenia. Jesteśmy mentalnie też przyzwyczajeni do tego, że w ciężkich sytuacjach chcemy dać radę i przeżyć po prostu, nie? A na rynku działa to zupełnie odwrotnie. Powinniśmy polować na te największe trejdy i zwierzęta i te zyski, a jednocześnie ucinać bardzo szybko straty. Więc osoba, która kupi taką książkę za 1000 zł i sprzeda jej z samego tego punktu widzenia ewolucyjnego, a jednocześnie, kiedy cena będzie rosła, wymieni się na inną osobę i będzie podwyższała sobie flot, nie? Czyli tak działa między innymi spirala, która nakręciła rynek kryptowalut, jak sądzę. Tak, NFT-ków, nie? Ale tutaj akurat w przypadku kryptowalut musi być pieniądz, który pewnie cały czas tam płynął, a Fed i polityka Stanów Zjednoczonych z dodruku i niskich stóp procentowych spowodowała taki rozwój spekulacji. No bo alternatywą dla lokat na 0% była spekulacja na Bitcoinie bądź inwestycja w różne przedsięwzięcia. No ale upraszczając to, co powiedziałeś, jakby wyciskając z tego sedno, to mechanizm działa tak, że ktoś zobaczył, że inni na tym zarobili, na twojej książce lub na Bitcoinie, to ja wejdę i też zarobię, daję dowód z życia, bo też zarobiłem, bo ktoś inny też chciał zarobić, więc nie wymienił na florze, jak to mówisz. Aż do momentu, kiedy ktoś łapie się za głowę i mówi, kurwa, 300 zł za tę książkę, albo tam, nie wiem, 30 tysięcy złotych za, czy tam dolarów za Bitcoina, no nie. Ale już dłużej do niefunkcjonalności, jeszcze można zjeść ze mną śniadanie, które stawiam raz w miesiącu i... A to teraz wszystko jest jasne. Jestem na 2 godziny, ale już wtedy cena była bardzo wysoka. Zresztą też będziemy tutaj imprezę robić, też będzie można wejść tylko i wyłącznie z książką. I najciekawsze, że nic z tego nie mam, po prostu dobrze się bawię. A te osoby, które handlują tym, nie wiem, to już no, ale to spekulują. Podobnie rynek wycenia wartości, powiedzmy, w świecie show biznesu, mediów, czy jakkolwiek to nazwać, no też kwoty, które otrzymujesz za różnego rodzaju świadczenia, czy to poprowadzenie eventu, czy udział w reklamie, są zupełnie oderwane od realnej wartości pracy, którą wykonujesz, bo to nie jest kokieteria teraz, co powiem, tak rzeczywiście myślę. Myślę, że w Polsce znalazłoby się co najmniej kilkudziesięciu gości, którzy są kompletnie nieznani, nikt o nich nie słyszał, ale gdyby ich postawić na scenie, dać im mikrofon, mają jakiś swój naturalny talent do tego, żeby poprowadzili jakieś wydarzenie na podobnym poziomie, merytorycznie do mnie. A mimo to ja jestem wybierany do tej roli, dlatego że po prostu w którymś momencie znalazłem się na radarze, że jestem widoczny. Tak samo jest z wyceną działań reklamowych. Jak ktoś ci proponuje udział w kampanii, nie wiem, szamponu, parówek czy czegokolwiek, no to jaki masz punkt odniesienia? No twoja praca polega na tym, że przychodzisz na kilka godzin na plan zdjęciowy, robią ci zdjęcia, kręcą z tobą filmik, jest śmiesznie, idziesz do domu i płacą ci za to kasę. Zreklamowałbyś parówki? Reklamowałem. Ale postawiłem, widzisz, jeden warunek. Czekaj, nie ją na planie. Jeszcze po tym odcinku wszyscy będą wyszukiwać Prokop i Pan. I Prokop Parówki. Dobrze, że nie robimy takiego programu Prokop i Parówki w więzieniu na przykład z kolegami. To wyglądało okej. Okay. Przeszedłem przez plan zdjęciowy podczas gdy, i teraz uwaga, zaczyna się część psychodeliczna, parówki rozmawiały ze sobą w garnku na mój temat. Ograli to. Także tak, no. To jest... Była taka gwiazda, która z pasztetem, Pewnie nie jedna, no. Myślę, że tak. Ale zobacz, czy jest coś ujmującego w tym, że reklamujesz produkt, który potem miliony ludzi wkładają sobie do ust albo smarują tę kanapkę? No. To tak jakbyś powiedział, jestem lepszy od was, bo ja gardzę tymi parówkami, które wyjecie. Nie dostawiasz się... Ale że parówki o tobie gada? To już jest część psychodeliczna. No. Parówki zresztą próbowały mnie podrywać w tym spocie. Następny raz, jak przyjdzie z takim pomysłem, będzie i
To coś? Co będziesz reklamował? Nie mogą o mnie rozmawiać. To takie znaki, wiesz? Chipsy nie mogą o mnie rozmawiać. Okej. Okay. No to jest ciekawy temat w ogóle, który poruszyliśmy, bo czasami... twierdzisz, że ktoś nam się sprzedał w show biznesie, bo wziął taką czy inną reklamę, no ale tak naprawdę jest to jeden ze sposobów uprawiania tego zawodu. No jest to działalność usługowa, to nie jest żadna misja. No tak samo myślę sobie, że aktor, który uważa się za misjonarza, nie wiadomo, nosiciela jakiej tam idei, no że trochę za wysoko strzela. No jesteśmy ludźmi do wynajęcia, tak, do poprowadzenia programu, spektaklu, imprezy, do stanięcia za jakimś produktem, który, i tutaj mam też swoje zasady, no nie może szkodzić innym w sposób ewidentny. Nie zna nikogo, kto umarł od parówki. Nie może być czymś, czego sam nigdy nie używałem. Jadłem te parówki, więc jest jakby warunek spełniony. Rozmawiam z nimi. Ja rozmawiałem z nimi. Kładałeś tu mnie, więc... Nie pomagaj mnie! Tylko bez połyku! Obierałem je ze skórki wtedy bardzo głośno krzyczały. Maczały w keczupie. Tak. No na pewno keczup to nie krew? Chcesz na pewno dopuścić. Nie, no nie ma z tym problemu, wiesz, bo to jest rzecz, o której się... Dobra, ale na to się zgodziłeś, a na co się nie zgodziłeś? Na co się nie zgodziłem? No nie zgodziłem się na przykład na reklamę alkoholu, dlatego że uważam, że promowanie czegoś, co jest potencjalnie szkodliwe, zwłaszcza dla młodych ludzi, jest słabe, nie? Nie przykleiłbym się do alkoholu. Robiłem co prawda program z tymi, co się zna, czy tam jak to się nazywa, czekaj. Z tymi, co się znają, chyba się nazywał, tak. Gdzie sponsorem byłoby Piwo Namysłów, ale nie było tam ani słowa o produkcie i o jego promocji, tylko był brand gdzieś tam w tle. Natomiast nie brałbym szklanki do ręki, nie piłbym tego piwa i nie mówiłbym, słuchajcie, to jest zajebiste, to jest pyszne, pijcie to w ogóle, chcicie tego, bez tego życie nie ma sensu. Nie reklamowałbym. Nie reklamowałbym żadnego skamu, no tak jak ty byś nie reklamował albo nie stanąłbyś jako twarz za jakimś ściemnionym szkoleniem, które mówiłoby ci, zostaniesz milionerem dzięki temu, że wykorzystasz moją metodę, nie? Zresztą sam się śmiejesz z tego typu skamerów i starasz się ich niszczyć. I tak samo u mnie, no też bym nie wziął reklamy produktu, który uważałbym, że jest do dupy po prostu, no chyba, że byłby to papier toaletowy. Czy zasada jest taka, że musisz wierzyć w to, co reklamujesz, przynajmniej w takim sensie, że sam tego używałeś i stwierdziłeś, że to jest spoko? Ale wiesz, ale to mi się wydaje, że dotyczy jakby każdego elementu naszego życia, nie? Jakby mamy pewną energię, to życie, o którym mówiliśmy, nie? Jest pewien zasób. Jakby chcemy go postawić troszkę tutaj, troszkę tutaj, troszkę tutaj, troszkę tutaj. Ja rozumiem, że jakby te rzeczy, o których mówisz, to nie chcę tam po prostu przeznaczać kawałka siebie. Nie uważam tego za cokolwiek wstydliwego, dlatego o tym teraz gadamy, bo to nie jest jakaś rzecz, której bym się wypierał albo która byłaby dla mnie trudna. Tak, jest to jeden z elementów, które możesz w moim sklepiku kupić. Tylko spełni pewne warunki. Tak. Więc jeśli macie parówki, które chcecie zareklamować, kabanosy, torby foliowe, co tam jeszcze może być? Szampony? Nie zainfikowałeś się przedmiotu, to nie gadają. Nie widziałeś tego naprawdę? Nie. Musisz zobaczyć, jest super. Ja mam takie pytanie poboczne. Jak się, skoro za ciebie to materiał są pieniądze, próbuj sobie wyobrazić, jakby rozumiem, jak ta materia jest i pracujesz z tą materią, nie? Przygotujesz, inwestujesz, obstawiasz i tak dalej. Ale jak tej materii nie ma, nie? Bo będzie, zakładam, że w momencie, kiedy tak to rozumiem, że było bankructwo, nie? Wschodzisz do zera, no to jak zaczynasz na momencie? Dwa lata temu byłem, jak zbankrutowałem, bardzo szczęśliwy, mi się wydaje nawet, wiesz? Raczej zastanawiałem się nad tym w mojej psychice, że jak już opadły emocje tam po jednym dniu, to mówię, o, nagram piosenkę. I nie umiem śpiewać, zawsze chciałem śpiewać. I mam piosenkę, jeszcze w zielonej gramy. No już potem było dobrze, nie? Ale nagrałeś piosenkę? Tak, kanał mnie na YouTube odblokowali, także znowu mi zablokowali. No ja pamiętam, jak wtedy zbankrutowałeś, to mi się nawet smutno zrobiło i napisałem coś tam do ciebie, hej, jak się masz? A on mi odpisał w takim duchu, ej, w ogóle jest zajebiście, super, w ogóle, czego chcesz, nie? Jest fajnie. Ktoś się sobie albo zwariował, jest mu naprawdę smutno, albo koleś się wyzerował. Mam konkurencję reklamowania parówek. Wszystkie obciążenia zniknęły z dnia na dzień, no bo posiadanie kasy, tam iluś set baniek teraz hulających na rynku, też jest jakimś obciążeniem, nie? Z tym komfortem, tak? Ale z drugiej strony... Odrabianie było, mam zresztą na żywo nagrane jak ze 100 tysięcy, zresztą pożyczonych robię 1 300 000 w ciągu 6 dni.
jakie tam numery wychodziły. Nagrywałem zresztą na ekranie, który streamowałem przez komórkę, bo nie wiedziałem, jak połączyć OBS-a, jakiś tam system do streamowania, bo jestem jakimś streamerem i to wyglądało absurdalnie, bo naklejałem jakieś uśmieszki, owsiewałem szkoleniowców, puszczałem analizę muzyczną, uważając, że jeśli puszczę daną muzykę, to cena pójdzie do góry, ale ona byłem totalnie odklejony, nie? Chodziłem spać, wstawałem, realizowałem to, co miałem realizować i to było bardzo intensywne, czyli czułem się mega szczęśliwy, że to robię, nie? To jest ciekawe. Jakby człowiek nie ma nic, to nie ma nic do stracenia. Jak mamy coś, no to codziennie budzimy się, a może ktoś nas okradnie, a może podpiszę dziwny kontrakt reklamowy i te parówki wyjdą mi bokiem, nie? Albo zainwestuję. Jak bokiem wyjdą, to niedobrze, one nie powinny bokiem wychodzić, one wychodzą z innej strony. Pytam ich to, jak używa parówek, nie? Jak miał jakieś doświadczenia, możemy o tym opowiedzieć, poczekaj. Nie mam żadnych doświadczeń. Ale nie wiem, myślę, że człowiek wraca wtedy do tego, kiedy nic nie miał i wtedy czuje się wolny, mi się wydaje, nie? Nie masz ograniczeń. Jeśli nic nie możesz stracić, to możesz zyskać wszystko, nie? A ty się boisz, że możesz stracić na przykład swoją firmę i ludzi, którzy za tym stoją i to wszystko, co zbudowałeś? Ja nie mam rodziny i dzieci, więc powiecie coś więcej na ten temat. Nie, ale myślę, jakby to bezpieczeństwo mnie w domu akurat, wiesz, to zapewnia moja żona. Ja się nie muszę o to martwić w kontekście tego. Mam ten komfort, że mogę podnieść to ryzyko i wiesz, robić w startupie. W sensie, że zarabia pieniądze na dom? Tak, zarabia pieniądze na dom. Z mojego wynagrodzenia tam niewiele by było. Zresztą wiesz, w tych trudnych czasach już mówiliście o tym lęku. Nie? Ja pamiętam, jak się pandemia zaczęła i myśmy mieli na koncie określoną sumę pieniędzy. Zespół 80 kilka osób. I pamiętam ten lęk dokładnie. Nie? W sensie, wiesz, zaczynasz... Nikt z nas nie wiedział tak naprawdę, to potrwa. Czy to trwało 2, 3, 5. Nie? I jakby chcieliśmy, żeby ta cała myśl przetrwała, musieliśmy podjąć bardzo trudną decyzję. To była jedna z najbardziej traumatyczna zawodowa decyzja. Musieliśmy zwolnić połowę zespołu. W sensie, wiesz, zespół, który bardzo pieczołowicie budowałeś, dobierałeś te klocki, te talenty, wiesz, ewangelizowałeś, opowiadałeś o tej misji, ciągnąłeś to za sobą, nagle tym ludziom mówisz, słuchaj, no, dla dobra wszystkich no, potrzebujemy się skurczyć, tak żeby ta idea przetrwała. I wtedy ja zrezygnowałem z własnego wynagrodzenia, co to tak nie jest duże, jakiś junior developer pewnie tyle zarabia, co ja zarabiam, to nie jest kompletnie istotne. Natomiast pamiętam wtedy poczułem bardzo duży lęk, wiesz, taki, że jednak ta myśl, którą tyle pracowaliśmy, jakby ona upadnie. Nie? I to nie o to chodzi, że upadnie, bo oczywiście był taki lęk, pewnie, że inwestorzy zainwestowali co pieniądze, wiesz, będzie dużo niemiłych sytuacji w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jakby najbardziej mi było szkoda tego, że po prostu ta myśl, to co wypracowaliśmy, po prostu, że to padnie. Nie? Po prostu, że to wiesz, jakby budujesz, jesteś na jakimś tam etapie, ta rakieta zaraz ma odpalić, polecieć w tamtym okresie. I wiesz, nagle po prostu przewróci się to wszystko. I to był duży lęk. Ja chyba nigdy w życiu nie byłem bankrutem w takim rozumieniu, o którym ty mówisz. Natomiast jakby pamiętam wtedy, 2 lata temu to było bardzo traumatyczne przeżycie. Bardzo bolało, ale z drugiej strony człowiek, kiedy to przejdzie, wiesz, to jakby czuje się o wiele silniejszy, jakby wie, co jest ważne, nie? Co jest ważne, co nie jest ważne. I mi to na przykład bardzo dużo pomogło, nie? Bardzo dużo pomogło. Tak jak teraz opowiadasz o tym swoim wyzwoleniu, kiedy wszystko straciłeś, zacząłeś budować wszystko od początku. U mnie jest to wiele trudniejsze, ja nie jestem w stanie tego budować w sensie, dalej muszę, wiesz, pracować na zaufaniu inwestorów, dalej muszę pracować na zaufaniu klientów. To jest duży projekt, duża misja. Natomiast pamiętam, wracając do tych dramatycznych przeżyć bankructwa, czy się boję, że firma opadnie i wszystko stracę. Wszystko to znaczy się cały wkład pracy. Znaczy, co do rodziny, sobie nawet kompletnie tego nie potrafię wyobrazić. Nie? W sensie, tam się czuję bardzo bezpiecznie. Natomiast do mojego życia zawodowego, tak, miałem taki lęk bardzo duży. Wiesz co, mimo że było łatwiej, bo przyjąłem taką zasadę już, robiłem firmy swoje, żeby nie oszukiwać samego siebie, ale też nie oszukiwać innych. Jeśli u mnie było na przykład w firmie Software House źle i widziałem na horyzoncie, że ktoś mi zapłaci pieniędzy, to często startupy próbują koloryzować dla samych siebie i też dla pracowników, co się kończy katastrofą. Tak. Jednego dnia przychodzą i widzą zamknięte drzwi i nie ma szefa i nie ma pieniędzy. Więc ja na przykład już wyszkoliłem wtedy akurat swoich pracowników w ten sposób, że mówiłem im dużo wcześniej, słuchajcie, jest jakieś prawdopodobieństwo, że coś mi się wykoleje w ciągu 6 miesięcy, więc lepiej, żebyście coś szukali. Nie miałem, wiedziałem, że mam pieniądze na ten okres czasu. Ewentualnie po 3 miesiącach dowiadywali się, słuchajcie, wszystko jest ok, nie? Udało się. Ale wolałem w taki sposób działać, niż potem
żeby domino się po prostu rozleciało. I jakby w tej kategorii wartości to ludzie są na mnie najwyżej, potem małe przedsiębiorstwa, spółki, korporacje i pod czerwoną kreską, może nie będę tego mówić, jest system, który ogólnie jest systemem, nie? Ale jakby ludzie są najważniejsi. Też w kategorii tego bankructwa wtedy mi się też fajnie rozjaśniło, bo okazało się, kto jest przy mnie najbliżej, kto jest tą osobą, na którą mogę zawsze liczyć, tak jak ona mogła na mnie wcześniej liczyć. I jakby uwolnienie od pieniędzy spowodowało, że zobaczyłem inne aspekty życia, czyli tych ludzi, którzy są najważniejsi. Doświadczenia, które zdobyłem wcześniej, to połączenie doświadczenia ludzi tego backgroundu, które przez lata budowałem, myślę, że pozwala się potem łatwiej odbić i odczepić się od samych pieniędzy. Dlatego uważam, że teraz, dzięki temu, że dwa lata temu miałem taką ciężką sytuację, łatwiej mi jest, dużo łatwiej mi jest na to patrzeć. Teraz trzymać pozycję na 300 milionów złotych i jeszcze 10 lat temu bym się pewnie martwił i pocił i stresował, a teraz wiem, że jak stracę, to i tak sobie poradzę. A z drugiej strony mój zawód wiąże się z tym, że muszę obstawiać bądź wystawiać się na ryzyko. I jeśli teraz na przykład by bomba nuklearna w Ukrainie wanała, jakiś czarny łabędź się pojawił, to ja wiem, że z pełną świadomością mogę te pieniądze stracić. Ale dzięki temu, że nie mam pieniędzy od ludzi, tylko współczuję, jeśli ma inwestorów, to są zobowiązania ludzkie, to są znajomi, ludzie, którzy ci zaufali. I tutaj trzeba zdawać sobie sprawę, czy to jest czynnik twój, intencjonalny, że coś się wysypało i straciłeś pieniądze, czy po prostu shit happens i czarny łabędź i starasz się z wszystkimi rozmawiać, odbierasz telefony, mówisz, że taka i taka sytuacja, od razu wprost sam dzwonisz do osób, którym na przykład zalegasz pieniądze, bo wtedy widzą, że pracujesz na to, nie? Na końcu myślę, że da się z tego zrobić. Mi się wydaje, że ważne to, co powiedziałeś wcześniej a propos ludzi, nie? Ta transparentność jest ultra ważna. Jako startup od samego początku myśmy cały czas zbierali i tankowali paliwo w locie, nie? Od 2014 roku w Silverze, jeszcze w poprzednich przedsięwzięciach tak samo. I jakby położyliśmy na to własne pieniądze, ale one były za małe, żeby zbudować taką organizację. Wiesz, musimy przepalić do dzisiaj 26 milionów dolarów, nie? Od strony budowania tego produktu, patentu na te produkty, budowania globalnego standardu, pracowania tych kontraktów itd. Obsługi tej giełdy i wiesz, jakby nie mamy takich pieniędzy sami, więc jakby poprosiliśmy o zaufanie inwestorów i zgadzam się absolutnie z tobą, że to jest pewien element, pewnie podobnie jak w twoim zawodzie, grania trochę obcymi pieniędzmi, nie? Ale z drugiej strony wiesz, że robisz dobrą rzecz, nie? Nawet jeśli idziemy, to jesteśmy bardzo daleko, poprawiliśmy świat w określonym fragmencie. Natomiast co do ludzi, od 2014 roku mamy takie wiesz, spotkania o Hands Meeting, gdzie jakby transparentnie mówimy o bieżącej sytuacji. Jest pełna transparencja, ile sprzedajemy, ile kosztujemy, jak nam idzie. Rafał wiesz, pozyskał finansowanie, Rafał nie pozyskał finansowania i tak dalej. Transparencja powoduje, że możesz zmierzyć się od razu z problemami. Ludzie dookoła ciebie mogą paść też na ciekawe pomysły, jak z tego tak. Wyjść. Połączyć fakty, a jeśli jest cały czas lukrowanie rzeczywistości, wszyscy myślą, że jest okej. Okay. Wiesz, jak będziesz za długo lukrował rzeczywistość, zaczynasz sam w nią wierzyć. To jest momentalnie, wiesz... Wchodzisz w twoją fazę wyparcia, tak. To akurat ja mam chyba najłatwiej z was wszystkich, w tym sensie, że jedynym obciążeniem dla samego siebie jestem ja sam. To znaczy, jeśli zrobię jakiś fuck up, to nie ciągnę za sobą całej organizacji albo ludzi, którzy są ze mną związani, no bo... Jestem wyabstrahowany z jakiegoś większego środowiska. Jak mam zespół, no to on pracuje też na różne inne programy, na różnych innych polach, więc jak mnie się osobiście noga powinie, to oni się wyżywią. Natomiast dla mnie chyba największym lękiem jest nie lęk finansowy, że stracę pieniądze, bo też nie robię takich zagrań, które mogłyby mi aż tak wyeksponować. Natomiast... Masz 300 milionów pracujących. Tak, u Rafała w laptopie pod stołem. Jest dobrze? Bardzo jest dobrze, jestem zadowolony. Dzisiaj Twitter puściłem właśnie w pozycjach i tam się śmiali, ale ja się dobrze. Ja się nie śmieję, skoro są moje pieniądze, to tutaj nie ma się czego śmiać. Natomiast myślę, że w tym zawodzie dużo osób, ja również, ma taki lęk przed zawiedzeniem ludzi, bo ludzie pokładają w tobie jakieś oczekiwania. Jak wchodzisz na jakąś orbitę performance'u, przyzwyczaiłeś ludzi do tego, że to co robisz ma jakąś tam swoją jakość, że to jest jakoś przygotowane, przemyślane, dostarczone, to z każdym kolejnym projektem musisz się ścigać sam ze sobą i z oczekiwaniami ludzi, którzy nie akceptują
twojego spadku formy. Wiesz, przechodzisz do telewizji śniadaniowej na przykład, jest tam godzina 8 rano. Ty miałeś poprzedniego dnia, tak, poprzedniego dnia ciężki wieczór z różnych powodów na przykład. Albo coś się wydarzyło w twojej rodzinie, albo twoje myśli są zajęte czymś innym, albo kręci cię w domu, a ty nie możesz zadzwonić do hydraulika, bo akurat jesteś w programie, to widza to nie obchodzi, nie? To jest ten koszt, który również wkładasz w swoją pracę. Ty jesteś energią do wynajęcia na zawołanie. I ludzie nie chcą oglądać czarnej energii, złej energii, ludzie chcą, żebyś dostarczał im pozytywnego ładowania. Więc to jest to obciążenie, że możesz to oczekiwanie zawieść. A po drugie, z czym ja akurat walczę i staram się, żeby to się do mnie nie przykleiło, stajesz się trochę takim publicznym kumplem i trochę publiczną własnością, że ludzie zaczynają na ciebie projektować swoje oczekiwania, tak jak trochę jak rodzice, jaki ty powinieneś być. I oczywiście trochę się z tego śmieję, bo tam czasami jakaś pani napisze, że ładnie bym wyglądała w jasnych, lnianych spodenkach, ale też są ludzie, którzy ci nie wybaczają pewnych zachowań, nie? Że czasami bywasz na przykład niemiły, zdarza ci się, że jesteś opryskliwy, czasami jesteś nieprzysiadalny, czasami nie wiem, nie dostrzeżesz czegoś, co tak jakiegoś sygnału, który ktoś ci nadał w oczekiwaniu na wzajemność itd., itd. Nie zrobiłeś się z kimś zdjęcia, bo się spieszyłeś. To są pierdoły, ale w oczach ludzi one urastają do rangi dekonstrukcji jakiegoś symbolu, którym się dla nich stałeś. Myślą sobie, ten miły pan z telewizji śniadaniowej, ten człowiek, który zawsze jest taki pozytywny i uśmiechnięty, spojrzał na mnie kosym wzrokiem i wiesz, natychmiast rozlewa się fala hejtu pod tytułem już pana nie lubię, zawiódł mnie pan. No to na czym twoja miłość do mnie była, drogi człowieku, ufundowana, skoro jeden krzywy uśmiech zatrząsł posadami naszej relacji. To jest ryzyko mojego zawodu, że stajesz się trochę niewolnikiem wizerunku, który niejako przy okazji się wokół ciebie wykreował, bo ja tego świadomie nie zrobiłem. Będąc sobą po prostu stworzyłem jakiś wizerunek, który nie jest pełny, bo w mediach nigdy nie pokazujesz 100% siebie. I ludzie mając dostęp w różnych sytuacjach do tego, czego w mediach nie widzą, nagle myślą, że to nie ty, że on by się tak nie zachował, on by tak nie odpowiedział, on by nie miał takiego poglądu. Wiecie, o co chodzi. Tak masz dobrze, bo aktorzy serialowi utożsamiający się swoimi rolami, albo widzowie, którzy utożsamiają się rolami, już pewnie odbierają ich w tej percepcji. Nie wiem, tak, tak, serialu, tak, oczywiście, że tak. No przecież Małgosia Foremniak, moja koleżanka z Mam Talent, wcześniej pani doktor anestezjolog ze szpitala w Zielonej Górze, czy tam w Jasnej Górze, czy jaka tam była góra w tym serialu, jakaś była góra. W każdym razie ona tam w tym szpitalu pracowała, no byłem świadkiem, jak podszedł do niej człowiek z publiczności i poprosił ją na boku, żeby mu wypisała receptę, bo się lekko kończy, nie? A ona próbowała bezskutecznie tłumaczyć, że nie, wie pan, ja tylko w serialu jestem. Nie, pani Małgosia, ale tak wie pan, nikt się nie dowie, nikt się nie dowie. Po cichu, między nami, nie? Nie będę przecież stał w kolejce teraz do przychodu. Jest takie powiedzenie, znaczy powiedzenie, no, pycha kroczy przed upadkiem, a to jest związane z spekulacją, na przykład z efektem Boga. Czy w swoim życiu zawodowym mieliście efekt Boga i na zasadzie lataliście i nie widzieliście w ogóle żadnych zagrożeń? Bo wtedy jest bardzo blisko upadku, nie? Bardzo dobre pytanie, zwłaszcza też w mojej branży, bo łatwo jest ten efekt uzyskać, dlatego że otacza cię dwór ludzi, którzy trochę żyjąc z ciebie, stają się mimowolnie twoimi pochlebcami, którzy zamykają cię w bańce jakiegoś fałszywego wyobrażenia o tobie. I jak zaczniesz za bardzo tego dworu słuchać, to niekoniecznie musi być dwór twoich najbliższych współpracowników. To jest też dwór czasami twoich followersów, czasami ludzi, z którymi się spotykasz, którzy dają ci taki feedback, no to co robisz jest fajne, lubię cię, super, oglądałem ten program, nie wiem, cokolwiek. To zaczynasz mieć wrażenie, że jesteś lepszy niż w rzeczywistości, bo brakuje ci hamulca ręcznego, brakuje ci tej kontrolki na tablicy rozdzielczej, która ci wyświetla check engine, nie? Że może za bardzo, za szybko, za mocno. Dla mnie taką kontrolką i takim hamulcem ręcznym jest moja rodzina, moja żona na przykład, która uczestniczy w tym moim życiu publicznym na zasadzie obiektywnego krytyka, który czasami daje mi po skrzydłach, tak że mnie poleciał za wysoko i wtedy jestem na nią zły i sfrustrowany, ale nie robi tego po to, żeby mnie sprowadzić w dół, żebym ja nie fruwał, tylko żebym jak Ikar nie stopił się, będąc za blisko słońca, bo w tym zawodzie pokusa wejścia w ten efekt nieśmiertelności, efekt Boga jest duża. Jak robisz coś i jesteś w tym akceptowany, jesteś tolerowany, jesteś lubiany, dostajesz pozytywną zwrotkę, no to rzeczywiście łatwo jest ten swój balonik ego nadmuchać. Natomiast moja żona jest tym piorunochronem, po pierwsze, a po drugie, jak już powiedziałem,
mówi wprost, wali między oczy. Słuchaj, dałeś dupy, to co zrobiłeś było beznadziejne, po co w ogóle tak zareagowałeś, nie powinieneś tak się zachować. No mnóstwo takich konstruktywnych, krytycznych informacji. Jak mówię, na początku nie frustrują. Nie wam, tak, bardzo często. Nawet dzisiaj z dwa razy usłyszałem, że źle układam naczynia w zmywarce, co nie ma wspólnego nic z moim zawodem, ale daje mi też poczucie, że nie jestem najlepszy. Myślałem, że osiągnął perfekcjonizm układania naczyń w zmywarce, widelców i noże. Grałem sporo w Tetrisa kiedyś i na zmywarce i układanie różnych kształtów akurat się znam, więc nikt mi to po pagonach nie będzie skakał. A zresztą mieli dystans do siebie. Tak, no, a po drugie, jak już powiedziałem, dzisiaj zacząłem swoją zabawę z mediami od porażek. Oprócz tego, że wtopiłem w paru programach, to też byłem naczelnym paru gazet, które już nie istnieją, bo też nie dowiozłem ja plus mój zespół. A byłeś ostatnim naczelnym, czy? Byłem na przykład ostatnim naczelnym Machiny, pisma kultowego. No oczywiście biorę jakąś odpowiedzialność na klatę, natomiast czarny łabędź wtedy polegał na tym, że zakazano reklamy papierosów i alkoholu w mediach, a to było 70% naszego budżetu. No jak się odpływa 70% kasy z miesiąca na miesiąc, no to ciężko jest pozbierać biznes, nie będąc jakimś hipergeniuszem, którym wtedy nie byłem, mając 23 lata. Jeszcze w prasie, nie? Jeszcze w prasie, która umiera w dodatku. Więc odpowiadając na wasze pytanie, mam, myślę, na tyle dużo wciąż dystansu do siebie samego i tego, co robię, że chyba jestem świadom, kiedy zaczynam fruwać za wysoko i sam mówię wtedy, dobra, odpuść woląc, poleć trochę w dół. A teraz, skoro zadałeś to pytanie, to sam musisz na nie odpowiedzieć. Może drugi raz. Wiesz co, ja mam tak, wiem już o tym, że u mnie moja kochana żona Justyna też pełni taką rolę, która wiesz, jakby w momencie, kiedy Ikar próbuje lecieć nie w tym kierunku, który potrzeba i tam gdzieś zaraz się sparzy, te skrzydła nie spłoną, to też bardzo otwarcie, prostym żołnierskim komunikatem mówi, nie tędy droga, nie? I bardzo cenię to. Rzeczywiście to boli w samym momencie, kiedy to słyszysz, nie? Natomiast w momencie, kiedy po chwili zastanawiasz się nad tym, to były bardzo słuszne wskazówki i bardzo szczere, nie? Ja bardzo cenię to, że mam takich ludzi wokoło. Justyna jest jedną z takich osób, mój brat jest taką osobą, wiesz, które są w stanie ci powiedzieć, ale moje dzieci tak samo, nie? W sensie, wiesz, jakby przydarzyła mi się taka rzecz w 2018 roku na okładce Forbesa i niekomfortowo się z tym czułem, bo początkowo to był wywiad do Forbesa, potem ten wywiad był bardzo szczery i bardzo głęboki, jak na tamten czas. Ktoś tam zdecydował, że będzie to okładka, zrobili mi zdjęcie i wiesz, dostałem telefon od syna Juska, który mówi, to wiesz co, to tak źle się czujemy, jesteśmy na stacji, nie wiem, to gdzieś tam, kurde, zerkasz na nas. I wiesz, ja potem znikłem też trochę jakby z tych mediów, bo jakby czułem, że to, co mam do powiedzenia czy do pokazania, powiedziałem. Jakby nie mam nic więcej, muszę iść nawet do roboty, nie? Żeby uspowiedzieć jakąś drugą historię, czy uzupełnić. Poza tym też tak troszeczkę czułem, że to jeszcze, wiesz, jakby zawsze mi się wydawało, że okładka Forbesa to jest coś, nie? Tam po prostu są jacyś ludzie, którzy, wiesz, nie wiem, robią duże biznesy, robią duże rzeczy i tak dalej. Jeszcze wtedy się nie definiowałem, że robię taką rzecz, znaczy, w sensie robię dużą rzecz, ale jestem na początku tej drogi, czy tam na jakimś wczesnym etapie tej drogi. Ale to było coś takiego, wiesz, jakby jak pytasz mnie o to właśnie, wiesz, to poczucie, takie to ego, to mierzyłem się z takimi emocjami różnymi, nie? Że z jednej strony była taka radość wewnętrzna, taka, a z drugiej strony takie mówię, nie, to jednak nie to, nie? I jakby potrzebuję się skupić trochę na innych rzeczach. I bliscy w tym pomagają, tak jak Marcin, ty opowiadasz o Marysie, tak samo mnie Justyna jakby bardzo mi pomaga, jakby, wiesz, znaleźć tę prawdę, nie? Jakbyśmy się wymienili na żonę, to na jedno by wyszło, bo i tak by nas jebały za to, co robimy. Słuchajcie. A nie zawsze jest. Tak. A chwali ci czasem? No, wiesz co, nie tak często, ale jak już pochwali, to ma to swoją wagę, to tak. No tak samo. Nie masz żony, to nie wiesz, jak to jest. No właśnie. Ja mam teraz zazdroszczę. No a ci się co sprowadza na to? Nie ma nikt to jebać. Moja żona może być ciekawa, że zadzwonił ciebie, jakbyś chciał, to... Ale wtedy byście mnie jebali, więc jakby... Znaczy, wiesz, win-win. Nie wiesz, co chodzi, jakby... My odrośniemy sobie w tym czasie, wiesz, spokojnie, wypuścimy pędy, one potem wrócą na nas. No ale w twoim przypadku myślę, że łatwo też wpaść w taką pułapkę, nie? Że jestem nieśmiertelny, siadam do kompa i tworzę kurwa miliony z niczego. Nie? Szczególnie, że możesz ustawiać albo
podejmować jakieś decyzje rynkowe i może być to tylko i wyłącznie koincydencja i tobie by się wydawało, że podejmujesz to na podstawie jakichś racjonalnych swoich przemyśleń, tak jak kiedyś jeszcze podejmowano na podstawie analizy technicznej, która jest formą chyba choroby psychicznej, nawet ma to swoją nazwę, apofemia, jak mamy tutaj chmury, to widzimy w nich kształty, bo to dobrze jest choroba psychiczna. I co ciekawe, im bardziej inteligentny człowiek, tym więcej tych kształtów widzi. Patrz, spojrzał, czy widzi. Ja to czekaj. Złapałem. Gdzie widzicie te kształty? Dokładnie. Zupełnie płasko. Nic nie widać. Zwykła kura. Dlatego twierdzę, że spekulacja nie jest dla inteligentnych ludzi, jeśli musisz trzymać pozycję. Ale akurat powiem szczerze, że ta społeczność, którą tworzył w 2015 roku, jest dla mnie takim zwierciadłem, który sprowadza mnie na dno, jak odlecę i wytyka mi wszystkie błędy, że znowu mi odwaliło, że znowu się zbankrutuję, nie? Po raz... Myślałem, że po raz 20, nie? Że ich poprawię, że to dopiero trzecie, nie? Jeszcze wszystko przede mną. Ale ten efekt Boga można łatwo uzyskać. Myślę, że po tym ostatnim bankructwie już może mi to tak nie grozić. Jak się już przybija kolejne sufity i ma się mindset, gdzie te pieniądze nie odgrywają takiej rzeczywistej roli, to można się przed tym ustrzec. Ale zazdroszczę wam żon i muszę swoją tak wyszkolić. Ona cię to się nie szkoli. Nie. To, po prostu... to jest odwrotnie, to one szkolą nas. One takie po prostu są. Ale od tego pierwszego spotkania? Czy... Nie. To... Na początku jest wersja demo, jest trailer, a potem jak już wejdziesz do kina, zatrzasną się drzwi, wyświetla się pełny metraż, nie ma ucieczki. Wtedy dopiero zaczyna się Piła 3. Nie chcemy cię zniechęcać, ale kiedyś się przekonasz. No. A to dobra rzecz. To jest dobra rzecz. Ale tak się chyba też tak jest, nie? Że za jakimś sukcesem stoi kobieta, nie? Albo mężczyzna, no. Jak już jesteś kobietą, tak, która odnosi sukces, tak, albo nie wiem, mężczyzną, która odnosi sukces i ale jest innym mężczyzną. Znaczy w moim przypadku to absolutnie prawda. Na pewno nie byłbym w stanie osiągnąć tej radości z życia zawodowego, rozumiem, bez mojej żony, bez moich dzieci. Nie? To w ogóle nie ma szans, bym się nie zbliżył do tego. Ja to wygląda, jakbyśmy się umówili, żeby rozmawiać z nimi w parę. I mówić o nich tylko dobrze, nie? Nie umijamy znowu do waszej parówki, wiesz. Słuchajcie, powiem wam tak, jakby do was te parówki przyszły i zaczęły mówić i wam zaoferowały to, co mnie, to byście się chwili nie zastanawiali. Byście do tego garnka wskoczyli z tej parówki. Ale potrzebujemy wokół siebie osób, które nas sprowadzą na ziemię, jak odlecimy, bo uważam, że to jedzenie pycha kroczy przed upadkiem działa zawsze i to widać. Wiesz co, ja nie wiem, czy ja bym to nazwał taką rzeczą sprowadzić na ziemię. Nie? Znaczy, ja uważam, że jakby latamy w pewnej swojej strefie komfortu, pewnej swojej wartości, pewnej swojej etyki, pewnej swojego, wiesz, takiej integralności, nie? Teraz, ale wieje, nie? Generalnie wieje, wiesz, zasuwa cię, czasem powieje cię i trochę zwieje w inną stronę. I to nie zawsze musi być takie, przynajmniej w moim wypadku, nie jest zawsze tak, że masz czapę na dół, nie? Na ziemię, nie? Tylko po prostu wchodzisz w korytarz. Ktoś przejmuje stery, tak? Ktoś przejmuje stery na chwilę, bo tam cię zwiało, nie? No, lądujemy, słuchaj. No. Ja myślę, że skuteczniej tak nas sprowadzą nas na dół komentarze niektórych, którzy będą słuchać naszej rozmowy i powiedzą, no chłopcy mają problemy pierwszego świata, mnie się tutaj kredyt nie spina, kryzys, nie mam co do garnka włożyć, a oni sobie dyskutują o jakichś widmowych milionach. To też jest coś, co cię urealnia, bo rzeczywiście większość ludzi, która tego posłucha, będzie miała poczucie zupełnej abstrakcji, nie? Że to nie jest ich świat, to nie są ich decyzje, to nie są ich problemy. I zastanawiam się, co na koniec jeszcze możemy powiedzieć, mając jakieś tam swoje doświadczenia, osobom, które chciałyby, żeby tych pieniędzy w ich życiu było więcej, a mielą nóżkami jak kaczuszka pod wodą, pracują, a płyną wolno i nie przybliżają się do tego celu. Co jest najważniejsze? Nie wiem, praca, talent, szczęście? Jest jakaś recepta na to? Pytanie, czy pieniądze są tym celem życia, czy tylko efektem wtórnym działań, które chcemy w swoim życiu robić? Nie. Zostałeś postacią medialną dla pieniędzy, czy raczej to jest efekt wtórny? Zostałeś przedsiębiorcą dla pieniędzy, czy chciałeś robić coś, co... Ja chciałem być ekonomistą, ja skończyłem studia finansowe, a zobacz, jak skończyłem. No właśnie, co poszło nie tak, dlaczego ja nie pracuję tam w banku, tylko w jakiejś telewizji? Pieniądze przyszły za pasją, myślę, no bo jak zacząłem robić to, co robię, rzuciłem myśl
o zostanie ekonomistą, zobaczyłem, że to nie jest moje miejsce, to nie jest mój talent, w ogóle się do tego nie nadaje, straciłem 5 lat na studiach. No może nie zupełnie straciłem, bo czegoś tam się jednak nauczyłem, co się dzisiaj przydaje. Analizy technicznej, która działała przez chwilę i powiem Ci, że świetnie na tym wyszedłem. Jak doszedłem do oporu, prawda, na jednej spółce i kupiłem, to nagle się odbiło od kanału, prawda, i poszło w górę. I widziałem w chmurach teraz kształt Bobra. No ale mówiąc wprost, odpowiadając na. Jestem nim poniekąd. Mam przecież agencję mówców skupiających różne osoby, które wiesz, też sprzedają różne umiejętności, może niekoniecznie inwestycyjne. Ale czekaj, jakie było pytanie? O czym mówiliśmy? A, że kasa przeszła za tym, że robiłem coś z przekonaniem, coś, co mnie cieszyło, coś, co mnie kręciło, no, coś, co mi dawało radość. Pieniądze nie były celem. Pieniądze się pojawiły jako rzecz wtórna faktycznie. Nie też się pojawiły jako rzecz wtórna. Ja jestem bardzo daleki od tego, żeby dawać jakiekolwiek rady, jak to zrobić, bo ja nie mam pieniędzy generalnie. Jakbyś mnie zapytał, czy mam pieniądze, no to mam pieniądze oczywiście, natomiast jakby nie definiuję siebie jako osoby, która ma pieniądze. To jest ważna pieniądze, rzecz, nie mam pieniądze. Tak. I więc, natomiast ja pamiętam taką jedną historię z mojego życia. To był rok gdzieś jakiś 93, gdzie czwarty może wróciłem ze Stanów i bardzo jarała mnie fotografia, a tak bardzo. W sensie uczyła mnie dostrzegać różne rzeczy, uczyła mnie patrzeć na świat trochę w inny sposób, dostrzegać kształty w chmurach. Jeszcze wiesz, poznałem w tamtym okresie. Głowa przeleciał. Wróćmy do paru. W tamtym okresie poznałem niesamowitą osobę. Profesora Łodeckiego na Akademii Sztuk Pięknych, który uczył mnie, jakby jeszcze ten świat dostrzegać, patrzeć. Tak? Wiesz, to były takie czasy, w których zdjęcia robiło się nie telefonem, tylko trzeba mieć aparat, nie cyfrowy, tylko trzeba mieć kliszę, na kliszę było 36 klatek. Trzeba mieć jakąś optykę do tego, wiesz, cienia, wywoływacze i tak dalej. To był dość kosztowny temat, nie? Był dość kosztowny proces. Ja wówczas pracowałem w sklepie z odzieżą, tylko bardzo młodą dla kobiet w ogóle. Super przeżycie. Przymierzałeś sobie po godzinę? Nie, ale pani poprosiła z przymierzalnią, bo czy dobrze wygląda. I to było super. Skąd? Bo ja bym przymierzał. Czekaj, zamykamy sklep, bierzemy Houstona. La. I wiesz, i... Albo przynajmniej... I te pieniądze starczały mi... To pachnie. No, przepraszam. Te pieniądze starczały mi, wiesz, na studia. Tylko dostawałem też od rodziców. Uczyłem też angielskiego w szkole, w liceum nawet, bo jeszcze pracowałem w tym sklepie, uczniowie przychodzili, a byłem szyby w tym sklepie, to było na ulicy Florianskiej w Krakowie, jak widzicie, że panie profesorze, to wyrzucam się, panie profesorze, nieważne. W każdym razie bardzo chciałem też jakby wejść mocniej w tą pasję i wtedy poczułem, że nie mam tych pieniędzy, ja naprawdę wtedy poczułem, że nie mam tych pieniędzy, wcześniej jakby nie miałem takich przemyśleń czy przeżyć, mówię, kurczę, muszę te pieniądze mieć, nie? żeby kupić sobie to, bo chcę dalej tę pasję rozwijać. Nie? Czyli jakby one były pewnym środkiem do robienia czegoś. Pamiętam, zacząłem robić zdjęcia na ślubach i bardzo fajny efekt uboczny był, wiesz, oczywiście zarabiałem fajne pieniądze na ślubach. Ty się śmiałeś z porówek. Wiesz, miałem agencję. Ślubny autor nie miał. Musiałem założyć agencję reklamową. Znaczy nie musiałem, ale musiałem mieć jakąś formę prawną, tam którzy mieli fakturę. I założyłem tą agencję, pojechałem do urzędu, powiem mi nazwę. I pamiętam, zgubiłem totalnie. Ta agencja nazywała się Agencja Fotograficzna Rafael. No w każdym razie. Może było dodane, że to jest fotograficzna agencja. Agencja Rafael brzmiałoby też zachęcająco. Tak było dobre. No w każdym razie robiłem zdjęcia na ślubach, robiłem zdjęcia. To było super, bo mega fajne emocje, nie? Wiesz, wyprawka jedzenia, życie studenckie, to jedzenie jeszcze starczało do kolejnego ślubu na kolejny tydzień. Robiłem zdjęcia do kalendarzy i tak dalej. I zarabiałem pieniądze. I te pieniądze wydawałem na ten sprzęt fotograficzny, na cienny, na powiększalnik, na tą całą magię, w której byłem w stanie się potem skupić i ona bardzo mnie napędzała. Więc jakby to ta chęć taka, wiesz, że chcesz coś robić i gdzieś do czegoś potrzebujesz środków, potrzebujesz tej energii, napędziła mnie do tego, żeby jednak znaleźć sposób na to, żeby te pieniądze zarobić. Czyli idź za energią, idź za pasją, idź za marzeniem, tak. Brzmi jak z jakiegoś podręcznika coachingowego, ale... Może w ręce złożyć, nie? Ale jest, tak, tak naprawdę, nie? Iluminaci tak robią, no oczywiście. Co piją adrenochrom z dzieci pozyskiwanych? Nie robicie tego. No udają teraz, oni tylko to udają. A u ciebie jak było? Jak to właśnie z tym? To jest
potopnie? Znaczy, czy kasa była celem samym w sobie? A, nie, nie była. A czy to... Nie miałem nic, więc obkleiłem jako 17-latek cały prużdański, bo stamtąd jestem, takimi ogłoszeniami PC Service, że tam zresetuję komputer. Podłączę ci model. I nawet ja wymyśliłem, że będę sprzedawał abonamenty, to było tak głupie, że szok. Że osoba przypadła. Zresetuję wam co miesiąc. Płaciła mi właśnie 20 zł miesięcznie, a będę wtedy takich rzeczy organizował. Jakie było pytanie? Pytanie, co można powiedzieć ludziom, którzy go chcieli, a nie wiedzą jak. Ja od razu mam spekulację, że nawet do moich przyjaciół, którzy chcą inwestować, mówię, jak już jesteś takim debilem po prostu i chcesz w to iść, to jest mega konkurencyjna dziedzina, jeśli mówimy o spekulacji, w ogóle już day tradingu na wysokich dźwigniach i nie chcesz zainwestować w jakiegoś ETF albo sobie kupić spółkę na 10 lat i zapomnieć, no to poczytaj sobie historię spekulantów, tych, którzy przegrali, wygrali. To jest ciężka dziedzina. Ja jakby odradzam, bo mało ludzi jest tych, którzy znam, którzy zarabiają rzeczywiście na rynku. Łatwiej już na szkolenie zarobić z analizy technicznej i opowiadać ludziom bajki, ale jest mało ludzi, którzy by byli w stanie zarobić szczególnie w niskich interwałach i na dużych dźwignach, z ekstremalnie trudne. Dobra, to jeszcze ja powiem na koniec ze swojej branży, skoro każdy z was się tutaj uzewnętrznił, dlaczego nie warto robić tego, co wy, bo to zawód konkurencyjny i... Ja wiem, że nie warto robić tego, co ja robię. Nie no, nie chcę, żeby robili tego samego co ty, bo ci wyrośnie konkurencja. Ale wiesz, to nie jest, znaczy w moim przypadku, jeżeli więcej ludzi będzie robiło, wiesz, te rzeczy mam na myśli, różne technologie, wiesz, kto jest w stanie jakby pomóc temu światu. I więcej ludzi będzie to robiło, to wszyscy wygramy, więc jakby zachęcam. A ja zachęcam... Ale jedyny nie robi kurwa pracy, prawda? Okej. Okay. Ja zachęcam, żeby znaleźć odpowiednie motywacje do tego, co się chce robić, bo często do mojej branży garną się ludzie zmotywowani tym, że chcą być popularni. Co jest najgorszą motywacją z możliwych. Jeśli chcesz popularności, to nie wiem, przebiegnij się nago po krakowskim przedmieściu, to będziesz popularny, pokażę cię we wszystkich mediach. Natomiast jeśli chcesz wejść do mediów, jeśli chcesz być czymś na kształt dziennikarza, no bo dzisiaj to słowo ma tyle różnych definicji, że już nie wiadomo, kto jest dziennikarzem, kto nie. I co to właściwie jest dziennikarstwo, ale to temat na osobną rozmowę, to przede wszystkim bądź ciekawy świata i ludzi, a nie samego siebie. Jakby rozglądaj się dookoła i szukaj odpowiedzi w innych. Zadawaj pytania, kwestionuj, a nie idź tam po to, żeby pokazywać samego siebie i mówić, jak według ciebie ten świat jest skonstruowany, bo ty w tym wszystkim jesteś najmniej ważny, ty jesteś przekaźnikiem, jesteś medium. Jesteś po prostu pryzmatem, przez który ma przelecieć światło. Więc myślę, że jak ktoś chce robić to, co ja robię, to powinien to robić z właściwych pobudek. A jak będzie to robił dobrze, to pewnie kasa mu się na koniec zgodzi. To jest taka świetna puenta, że możemy tak właściwie zakończyć, zanim nam padnie bateria w którymś z aparatów. Chyba, że czujecie, że macie jeszcze jakąś złotą myśl na koniec do rzucenia. Świetna puenta. Świetna puenta. Ci wyszło na mowę. Czekaj, bo porówki coś do mnie mówią z tego. Dobra, już kończę. Zaraz będę. Zaraz wam podkręcę gaz. Zimna woda. Mówią, że zimna woda. Nie, no, wszystko idzie na górę. Masz cały czas te 300 baniek, czy już przepykałeś tam w międzyczasie? Wszystko ładnie. Daj zobaczyć. 380? Co 380? Nie, akurat tutaj mam... Czekaj, bo on się teraz loguje, to może mu nie patrzmy. No, nie patrzmy. A ja zobaczę, czy w ogóle się coś nagrało. Nie patrzmy, bo go live robię, no. Robi. Dobra, to się nagrywa jeszcze. Patrz, się nagrywało cały czas, ale jaja. Trzy baniek. Czyli dobrze. Tak? Sześć baniek zarobiłeś w trakcie tej rozmowy? Tak, 6700. Jak my się czujemy, Marcin, teraz? Jak gówno.